Dzień dobry. Witamy Was wszystkich w szesnastym już odcinku podcastu GRÓW, który prowadzę wspólnie z Rysławem. Cześć, Rysław. Cześć, ufale, witajcie wszyscy drodzy widzowie. Jeszcze droższewicki. Czy pokłócimy się dzisiaj? No, ba, będzie noże. Noże w dłoń i inne narzędzia tortur i przemocy, bo musimy, musimy się w końcu pokłócić, bo ktoś nam zarzucił, że jesteśmy. Miałcy. Jesteśmy miałcy. Bo się nie kłócimy. Trochę smutne, że dla kogoś ważna wartość opiera się na konflikcie, że tylko wtedy coś jest niemiałkie, jeśli jest oparte na konflikcie. Może będziemy mieć różne zdania na pewne tematy, ale na pewno postaramy się, żeby to było kulturalnie. To na pewno. Bezkonfliktowa rozmowa jednak nam się szykuje, coś tak czuję. Tak? Bo myślę, że się jednak o Outlaws nie pokłócimy. Nie pokłócimy się, no. O Wukonga, o Wukonga. Albo o... O co jeszcze możemy się pokłócić? O Kingdom Come, o fatalna gra, fatalna. Najgorsza jaką gra. A wiesz <grym> co, zacznijmy od tego. Muszę przyznać, <grym> że oba twoje streamy, bo zrobiłeś do tej pory dwa. Dwa, dwa tak. Możecie zobaczyć je na kanale Rysława, tak swoją drogą. Na pewno będzie kontynuować. Trochę się bałem, że dasz sobie spokój, jednak, a to chyba zażarło, nie? Zażarło, jest sympatycznie, jest bardzo fajnie. Natomiast no, są rzeczy, które mnie y, śmieszą. Mhm, dajesz. Błędy w świetlaniu grafiki, na przykład y, dwugłowy i, i czteronożny strażnik, który jest jak pisali widzowie. On od samego początku tak wygląda. Tam na zamku w Tamberku, czy też na kasztelu w Tamberku. Są... Wiem o którego ci chodzi. To jest ten no, koło bramy pewnie. Koło bramy, nie? tak, tak. Natomiast super jest wersja czeska. Bardzo mi się podoba. Pamiętam, że już przy pierwszej transmisji były głosy, że nie, że to nie jest profesjonalnie zrobiona, że nie jest dobrze zagrana. Jak dla mnie jest świetna. Nie wyobrażam sobie. Grania w tę grę po angielsku, bo kiedy mam możliwość chociaż częściowego zrozumienia tekstu, zwłaszcza tekstu, który no jest tak przynależny do, do świata gry, no to zdecydowanie wolę wybrać taką wersję. Gdybym grał na przykład. Zresztą mówiłem o tym wczoraj też na transmisji, gdybym miał zagrać znowu sobie w Asasyna II i tam Brotherhood z Ecu Auditore, to nie wybrałbym włoskiego, dlatego że go nie znam. Uh -huh. A czeski trochę rozumiem. Trochę. Chociaż z każdą transmisją mam wrażenie, że rozumiem ciut więcej. Jak rozumiałem 2 na 10, to teraz jest 2,5 na 10. O, no, może, może, może ciut więcej. I jest to takie swojskie. To jest swojskie. Daje mnóstwo przyjemności ze, ze słuchania dialogów. Zwłaszcza, jak już powiedziałem, że podobają mi się, jak zostały zagrane Najbardziej drętwy wydaje się sam, sam jędrzej. To też Henryk, który mówi dość płasko, ale może to, się później, może to się później zmieni. Natomiast podoba mi się ta gra, podoba mi się to, że jestem totalnym na początku bezbekiem, nic nie potrafię, ale mam nadzieję, że z czasem moje umiejętności będą się poprawiać, zwłaszcza, że na przykład miałem taką sytuację, że chciałem się dostać do, do tego drugiego kasztelu, jak już jestem w Ratajach u, u, u pana Hanusza, i byłem przekonany, że mi się nie uda przekonać strażników, ale spróbowałem, go, spróbowałem jednak tego zrobić. Bach, udało się. Nagle dostałem się do środka. Byłem totalnie zdziwiony, bo sądziłem, że z moimi umiejętnościami krasomówczymi, znaczy nie moimi, tylko Henryka, nie mam na to szans, a udało się dostać. Porozmawiałem. Pan Radzik mi dał radę. Będę teraz żołnierzem, czy też będę członkiem Straży przybocznej. Przynajmniej taki mam plan. Zapewne te plany zostaną. Odwrócone, obrócone w niwecz, bo pewnie coś się stanie, ale, ale podoba mi się. No i bardzo przypadło mi do gustu, jak, jak tam jest też gra pogodą, światłem, atmosferą. Jak wracam do Skalicy, żeby dokonać pewnego ważnego dla bohatera czynu, no to jest od razu posępniej. jak zobaczyłem komitet powitalny, to sam tak Kurczę, no to kaput, coś źle zrobiłem. To koniec jest. I wyobraziłem sobie, jak sam bym się czuł w takiej sytuacji. Pewnie dałbym nogi za pas. A, a Henryczek, dzielny, stanął do boju. I, no i przeszedłem prolog. Jestem na początku w zasadzie właściwej rozgrywki. Tak? To, tak mi się wydaje, że to jest dopiero początek właściwej rozgrywki po prologu. Podoba mi się. Tutaj jest, są dwa podejścia, no bo generalnie Skalica jest lokacją zamkniętą. Więc jest uważana za taki przedsmak, ale też prolog. No ale jednak ten quest, gdzie wracasz do skalicy, to też jest element prologu, bo tam nawet czas nie płynie. Mhm. Jak zauważyłeś pewnie, e, jeżeli jak byłeś jeszcze w Talmbergu, to się tak lekko ściemniało. Tak. No i popsuła się pogoda. To wiem, że zauważyłeś, tak. bo akurat oglądałem to na streamie. Ale ta pogoda się psuła właśnie dlatego, żeby w takim anturażu zwiedzać skalicę. Okay. I... I tak często to aż nie leje w tej grze. Tak nie, no to dobrze, tam trochę poprawiłeś humor, bo tam le, lało jak w Irlandii w zasadzie. Strasznie, strasznie mocno. To w takim razie skalica jest takim białym sadem. Trochę tak. Hmm. Czyli nie będzie można w ogóle do niej wrócić, bo ona jest na mapie? Będzie można wrócić. Będzie można. To ona jest normalną lokacją na mapie. Nawet. Yy... Są tam rzeczy jeszcze, których na pewno nie widziałeś w okolicach, więc siłą rzeczy możesz tam po prostu eksplorować te okolice cały czas. Pamiętaj, że tam są kopalnie srebra, nie? Tak. W, te, w ogóle w tej całej okolicy. Ratajów i tak dalej, nie? One były dość bogate w srebro, więc no, myślę, że, że będziesz mógł tam bez problemu wrócić. No ale jako lokacja, to, to ujmę to tak, jest spalona. Ja tak naprawdę w tej grze nic nie widziałem. Natomiast mimo tego, że mój bohater jest jeszcze zupełnie nieogarnięty, to cieszyłem się, że kiedy trafiałem na postacie ze świata gry, które również wydawały się nieogarnięte, jak na przykład trafiłem na takiego zbuja przy drodze, znaczy zbuja, typa, który wykorzystywał okazję do obrabienia zwłok, jak stanąłem przeciwko niemu, no, to wygrałem, bo miałem miecz. Pewnie gdybym walczył na pięści, to bym, to bym nie wygrał. Podobało mi się to, że jak tylko wyciągnąłem miecz przy, przy, przy Zbyszku, to on od razu nogi za pas. Coś, co wydaje się realistyczne, no bo gdyby ktoś wyciągnął przy mnie miecz, gdybym był w takiej sytuacji, to też pewnie bym wziął nogi za pas. Trochę się dziwiłem, że później, kiedy nasz bohater był postawiony w takiej sytuacji podobnej co Zbyszek, to nie, nie zaczął uciekać, ale no jeszcze mądry jest, mam nadzieję, <laughs> że, że mu się y, 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 rozumu trochę doda w głowie. Wiesz co, to jest chyba taki sygnał dość poważny, że jednak Henryk Honor stawia na pierwszym planie niż rozsądek. i Tyle. No, ale podoba mi się ten bohater. Podoba mi się mhm. ten bohater. Jest, da się lubić. To nie jest żaden burak, że brzydko powiem. To, nie, to, to jest gość, z którym można się utożsamiać. To jest gość, z którym można się utożsamiać, jeśli ktoś wyznaje podobne wartości, co do niego, może pewnie będzie się zmieniał, bo już dostałem taką, powiedzmy, korupcyjną propozycję od młynarza w Ratajach, który chce, żebym zajął się rozgrzebywaniem grobów. Co, nie, co za bardzo mi nie pasuje. No, wiesz. Najlepsze jest to, że ja gram i są osoby na czacie, które już tę grę znają i próbują, próbują mi doradzać. I no, ja muszę bardzo uważać, żeby nie patrzeć na te, na te rady, bo są osoby, które chcą mi doradzać tak, jak one by grały, ale niekoniecznie tak, jak ja bym grał. O. I chciałyby zobaczyć przejście. Jak one sobie wyobrażają? Czy na przykład właśnie, że, że, że ja zostaję złodziejem, czy tam porywaczem zwłok, a chciałbym uniknąć na przykład takiego losu. Chciałbym, jeśli to jest możliwe, oczywiście, ale wydaje mi się, że jest możliwe, że ta gra daje dużo swobody, że ta gra właśnie charakteryzuje się tym, że mogę pójść w różne kierunki. Cóż z tego, że niekoniecznie będę mistrzem otwierania zamków, chociaż jeden zamek udało mi się otworzyć, i to całkiem byłem zadowolony z tego. Przeczytałem dokładnie opis, jak to trzeba robić, bo pojawia się na ekranie gry. To, to nie jest moja specjalizacja. Ja w tym świecie, jeśli mam się do niego przenieść na jakiś czas, na parę miesięcy, to ja nie chcę tam być zapamiętany jako złodziej. Po prostu. Chciałbym być kimś innym w tym świecie. I mam nadzieję, że gra mi to umożliwi, że nie będziemy mnie pchać w jednym kierunku. Musisz to zrobić, bo jak tego nie zrobisz, to będziesz mieć przekichane. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo akurat ten fragment oglądałem. Yy, I muszę przyznać, że byłem zaskoczony Twoją decyzją, że jednak nie chcesz spróbować. Oczywiście rozumiem, szanuję, masz takie podejście do sprawy, spoko. Nie chciałeś. Yy, bo tam chyba chodziło o kradanie zwłok. Nie? Tak, Coś o kradanie takiego. zwłok. Nie? Znaczy, no chwilę wcześniej byłeś w skalicy i nie chciałeś specjalnie łupić. Yy, nie, nie zbierałem ze zwłok nic. nie. Yy, ciała rzeźnika. Tak. który miał kosztowności przy sobie, możliwe. Nie, nie, ja te, po prostu dla mnie to jest, no tak sobie wyobrażam Henryka jako osobę jednak szlachetną. Zresztą problem, problem w cudzysłowie, jest taki, że ja przez lata, jak grałem w gry fabularne takie papierowe, to ja grałem paladynem uh -huh. i widocznie przesiąkłem trochę tym, tym takim etosem rycerskim w też, że no, pewnych rzeczy się nie godzi robić, że są rzeczy ważniejsze niż tymczasowy dochód jakiś, który jest w niegodny sposób zyskany. O. Niesamowite jest to, że tak bardzo się w to wkręciłeś, że ustawiasz się w tej pozycji, że nie chcesz czegoś robić, bo to, to, to się nie godzi na przykład, albo to nie pasuje do twojego systemu wartości. Ludzie jak grają w RPG, a czy tak nie ja się zawsze wydaje, tak gram. Ja zawsze tak gram. To przeważnie korzystają z każdej okazji. Y... No. Ja tak nie gram, nie, nie mogę, nie umiem. Czy znaczy, chyba że się nastawię od samego początku, że chcę sprawdzić, jak naj... że chcę być zły, ale nie pamiętam takiej sytuacji, żebym chciał być w werpegach zły. Zawsze staram się zachowywać tak, jakbym Gdybym był w takiej sytuacji, gdybym miał okazję przeżyć w ogóle takie, w tak, takich czasach, pewnie bym zginął od razu. Mnie zaśgali widłami albo co. Demon się pojawił. Ale to chciałbym zachować się właśnie godnie. Tak samo, co ciekawe jest, kiedy gram w gry typu Dishonored, gdzie wcielamy się w złodzieja tak naprawdę, takiego skrytobójcę. Zawsze moje pierwsze przejście Dishonored jest takie, że nikogo nie zabijam. Nikogo. Staram się też być w ogóle niezauważony. Dysoner daje takie możliwości, że nikogo nie trzeba zabijać w grze. I ja wiem, że to brzmi strasznie śmiesznie, pewnie, ale ja, ja, ja nie lubię zabijać NPC-ów. Dla mnie okay. to nie ma w tym żadnej satysfakcji. Co z tego, że zabiję Bohatera Niesarżonego? Ja wiem, że to jest tylko parę pikseli, ale u mnie w głowie jest, nie wiem, jakieś takie powiązanie się złożyło, że to, mimo iż jest to parę pikseli, wiadomo, że to nie jest żadna żywa istota, wiadomo, że to nie, nie ma żadnych uczuć, żadnych, e, żadnych myśli, żadnej świadomości. Ja się z tym e, dziwnie czuję. Po co mam dawać upust najniższym instynktom, skoro nie muszę? Gdybym musiał, gdybym był zmuszony, to pewnie dałbym upust, ale skoro gra mi daje swobodę, to się cieszę i z tej swobody korzystam. Akurat w Kingdom Come to jest kwestia tylko twojego wyboru, bo całą grę da się ukończyć tak, żebyś nikogo nie zabił. No, to, no niestety już jednego Falełem. rabusia ubiłem. Już jednego rabusia <laughs> ubiłem, napadł na mnie. Do rabusiów nie mam. Jeśli ktoś mnie atakuje z mieczem, no to kto, kto mnie z mieczem, ja tego z mieciem. Natomiast wiem, że są osoby i mam, mam, mam kolegów, którzy po prostu lubią eksperymentować ze światami. M Marek Pańczyk, panczos z podcastu Loading. Opowiadał mi wielokrotnie, jak grali z kolegą Hubertem, też z podcastu Loading w Ultimate, to oni po prostu starali się sprawdzić, na co mogą sobie pozwolić w naginaniu reguł świata. Więc na przykład wybijali wszystkich bohaterów niezależnych, żeby zobaczyć, co się stanie. Ja rozumiem takie eksperymentalne podejście. No teraz Marek od lat jest projektantem gier, więc pewnie mu to pomogło w jakiś sposób. Ale kiedy. Szczególnie kiedy gram po raz pierwszy, no to chcę zachowywać się tak, jak prawdopodobnie bym się zachowywał, gdybym był w takiej sytuacji. Twoja decyzja tak naprawdę nie ma większego znaczenia dla całości, bo ta gra jest skonstruowana tak, żebyś zawsze dał sobie radę z wyzwaniami, które niekoniecznie muszą zmuszać się do określonego trybu. Oczywiście wiadomo, to jest tylko gra, więc czasami nie będzie innej opcji, ale przecież... Możesz się nauczyć też otwierać zamki na własną rękę. Nie? To nie jest wielki problem. To jest właśnie potęga tej gry i siła, jej tak naprawdę, że wszystko, co robisz, ma znaczenie, bo wszystko, co robisz, sprawia, że się uczysz, ale niekoniecznie musisz się uczyć według takiego wzorca, na przykład poprzez trenerów, bo w tej, w tej grze są też trenerzy, gdzie możesz się szkolić i przyspieszać trochę swoje umiejętności, czy znaczy wzrost swoich umiejętności. To jest tylko Twoja droga i Twój wybór, co tak naprawdę chcesz robić. Mnie to zaciekawiło, bo ja rozumiem, że ustala się pewne ścieżki. Nie? Na przykład, jeżeli mam do wyboru wysoki honor albo niski honor i pasuje mi grać postacią honorową no to gram tak, żeby nie popełniać, nie wiem, takich prostych błędów, które doprowadzą do tego, że ten honor stracę, nie? Mhm. Ale w przypadku RPGów to ja jednak jestem typem gracza, który korzysta z każdej okazji i uważa, że ewentualnie później dokonuje wyborów, a jeżeli na początku pojawiają się różne opcje, to, to jest właśnie dla mnie testowanie świata. Okay. Ale okej, okay, szanuję Twój wybór, szanuję Twoje podejście. Powiem szczerze, zaskoczyłeś mnie trochę, jak oglądałem tego streama. Bo yy, no, tak kategorycznie stwierdziłeś, że nie. Mało no nie, kto no nie. odmawia taki... questów. Wyobraziłem sobie, co by było, gdybym był w takiej sytuacji. No i chyba bym nie chciał grzebać i yy, ograbiać trupów. Zwłaszcza, że nie wiem, no pamiętam, jak, jak byłem yy, jeszcze dziecięcym czy tam nastolatkiem, się czytały książki, czy też yy, Kryminały, to zawsze hiena cmentarna. To był najgorszy gatunek człowieka. na już, już osoba, która jest tak splugawiona, że musi ograbiać zmarłych. To już, już totalny brak honoru, więc jakoś tak. Nie odbierasz tego tak, że jest świat tak brutalny, że trzeba czasami nie wiem. Wejść do takiego poziomu, żeby. Bardzo możliwe, zyskać? że tak będzie. No nie wiem. Na, na razie, póki mam możliwość. Jeśli gra rzeczywiście wtłoczy mnie w jakieś ramy, no to będę starając się przeżyć pewnie w tych ramach się poruszać. Ale póki mam możliwość, no to zobaczę, jak uda mi się bez e, e, zaczerniania swej duszy przejść dalej. Przy kolejnych podejściach, kto wie, może będą kolejne podejścia kiedyś. To może postanowię zrobić sobie totalnego łotra i, i, i nie wiem, takiego oportunistę, który korzysta ze wszystkich możliwości. Może tak zrobię, ale na razie, jeśli nie muszę, no to postaram się przeżyć bez tego, bez zagrobienia zwłok. A w folaucie drugim yy, rozkopywałeś groby? Nie. Nie. <laughs> nie, nie, nie. Tam od razu dostawałeś etykietkę Grave Digger. Yy, no, to. I chyba karma spadała też, wydaje mi się. Chyba tak. Nie pamiętam dokładnie, ale oczywiście w grobach były różne ciekawe rzeczy, na przykład amunicja. Nie wiadomo dlaczego, ale była. No bo wiesz, dary, jak przenosisz się do, do, w zaświaty, to przydać się amunicja, żeby poradzić sobie z rozmaitymi Jagogły, <głos》>, które się w zaświatach pojawiają. Nie wiem, ile jest grobów do rozkopania w Kingdom Come, ale wydaje mi się, że jest ich trochę. Tak? Tak. No, to, 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 to nie będą w kręgu moich zainteresowań. Przynajmniej w tej rozgrywce. No chyba, że wiesz, dostanę taką no, taki, taki ultimatum: że Słuchaj, Henryczku, jak tego nie zrobisz, no to y, z, z, załatwimy Ciebie i wszystkich Ci bliskich. No to, no, to wtedy pewnie to zrobię. Jak się zapatrujesz teraz na Kingdom Coma po tych kilku godzinach? Muszę ci powiedzieć, że bardzo wolno grasz. Bardzo ludzie, wolno ci, gra. ludzie ci tam pisali, że to będzie 200 godzin trwało. Jest to całkiem możliwe. Jak się zapatrujesz na Kingdom Coma, ale nie ogólnie, bo widać, że ci się gra podoba, tylko w kontekście tych wszystkich błędów, bo też widać, że ewidentnie ta gra nie jest w takim stanie, w jakim powinna być. Gra wydana już w sumie no, kawał czasu temu. Sześć 2000, lat temu nie? Tak, 2018 rok i nie poprawiono wielu rzeczy. No. Śmieszne są te błędy. To, to nie jest tak, że y, krzyczę o mój Boże, jaka ta gra jest zła, bo są błędy. Ja ogólnie mam taką naturę, że jeśli coś. Jeśli... nie lubię się czepiać. O. Nie lubię się robiać. chyba że coś, coś mi zależy za skórę, jak gra Firewatch, No to wtedy się, to wtedy ja nie mam. Jak zwykle staram się mieć, nie może obiektywny, bo trudno mieć obiektywny stosunek, bo zawsze jesteśmy nacechowani, zawsze nasze zdanie jest czymś nacechowane. To staram się patrzeć z kilku perspektyw. To czasami, jak coś mnie mocno ubodzi, no to wtedy jestem totalnie subiektywnej i, i czepiam się już głupot totalnych, ale to bardzo rzadko się zdarza. Natomiast tutaj to, to mnie śmieszą te błędy bardziej, nie wpływają na razie na rozgrywkę. Jak będą jakieś błędy, które będą wpływać na mechanikę i będą mi utrudniać zabawę, to pewnie będę się bardziej irytować, ale wiesz, w głowie strażnik to jest śmieszne bardziej, co on mi szkodzi, że sobie jest. No, niech sobie będzie. Może to bracia syjamscy, kto wie, może Mieli ciężki los. Może taki był plan od samego początku, żeby pokazać, iż w średniowieczu, czy też w początkach renesansu, bo wtedy już we Włoszech to był renesans w zasadzie. No, do, od, od Włoch to paręset kilometrów, ale powiedzmy, powiew renesansu już się pojawiał. Może ludzie patrzyli na takie dziwolągi tak lepiej. No. Ma pracę chłop, czy też chłopi strażnicy mają pracę w tym zamku, niech sobie żyją. Mogę, mogę się z nich pośmiać ewentualnie. To nie jest coś, co mi przeszkadza. Byłem przekonany, że ten deszcz jest trochę taki uciążliwy, ale teraz dziękuję za wytłumaczenie, że to jest tylko takie wprowadzenie, właśnie do końcówki prologu, że później nie będzie tak często padać. Brakuje mi, powiem ci tak, jak grałem, to też zauważyłem, że brakuje mi pewnych rzeczy, które by to zanurzenie w świecie zwiększały. Czyli tak, na przykład? Pochodnie, które nie gasną na, 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 na deszczu. Sam deszcz nie powodujący żadnych efektów. Negatywnych dla bohatera. Jest negatywny efekt, jest taki, że jest ciemno i, i, i siąpi, i jest bardzo ładnie to wizualnie wygląda, natomiast on nie zachoruje. On nie będzie przeziębiony, przemarznięty. Nie będzie musiał zmienić stroju. Podoba mi się to, że, się, że ubrania brudzą, ale powinny także się przemaczać. Jeśli już jesteśmy w takim świecie średniowiecznym, to chciałbym. Może to jest głupie, te moje chciejstwo, ale żeby ta symulacja była jeszcze bardziej podkręcona, żeby było, było bardziej realistycznie pod pewnymi względami. Może to by utrudniło grę. Pewnie tak. I może byłoby to bardzo trudne do zrealizowania. Pewnie tak, ale jak już sobie nawet myślałem, zagranie w. Tę grę w wirtualnej rzeczywistości wydaje się wręcz stworzona, bo cały czas perspektywa praktycznie jest oprócz scenek przerwnikowych, ale cały czas perspektywa jest taka, że nawet widzimy swoje ręce, nogi, tułów, to wirtualna rzeczywistość chyba dobrze działa, będę musiał przetestować, czy, czy są jakieś mody. Ale gdyby do, dodane było jeszcze więcej takich szczegółów, które by powodowały większą imersję, jak na przykład właśnie. Uważanie, by nie wychodzić na deszcz, by się nie przemoczyć, niewyciąganie pochodni. No takie, takie drobiazgi, które są w życiu normalnym, naturalne. Także jak staramy się nie chodzić po deszczu, bo przemokniemy. A tutaj to jest to tylko taka przeszkoda wizualna. Nic, nic się nie dzieje. Nie ma żadnych negatywnych elementów, żadnych negatywnych cech, które by wpływały później naszego bohatera. Gdzieś tam na końcu jest jeszcze wygoda gracza albo przynajmniej sprawienie, że ktoś nie odbije się, bo po prostu coś jest zbyt hardkorowe. No tak, tak, oczywiście. Kingdom Come jest hardkorowy, to już chyba wiesz. <grych> tak mi się wydaje. Nie, jeszcze okay. nie. Jeszcze nie. Wiesz, jak grałem w rpg które były hardkorowe pod takim względem, że ich obsługa była trudna, jak sobie przypomnę moje pierwsze zetknięcia z takim dungeon masterem. Bez instrukcji, bez niczego i rozgryzanie gry. Albo taki beholder też rozgryzanie gry, bez, bez żadnych pomocy. To, to dla mnie był hardcore. Tutaj jest. Na pewno jest mniej przystępna gra niż jakieś. Nie wiem, no, jaki by tutaj. Jaki, jaki podobny tytuł dać tutaj? Właśnie trudno mi znaleźć podobną grę. Do Kingdom Come. Raz, że to jest w świecie historycznym, wiadomo, że postacie, bardzo wiele postaci jest postaciami historycznymi, bez elementów jakiejś tam fantastyki jest, jest to świat, chyba, chyba, że coś się pojawia, nie wiem. – hmm, Smoki. – <laughs> Nie, nie, nie żadne smoki, ale wiesz, chciałbym odrobinę, taką od, odrobinę, naprawdę, tak to ciut lukru w postaci, wiesz, informacji o jakichś duchach. Tak jak są, wiem, w Red Dead Redemption na przykład jest wampir, nie? w dwójce. Chciałbym tutaj coś takiego, taki element delikatny, nadnaturalny, który jest totalnie obok, ale wprowadza troszkę więcej smaku. Jest taką, taką przyprawą. Obok. Nie, 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 nie najważniejszy element gry, ale dodatkowy, który jeszcze bardziej podkręca tę mroczną atmosferę. Wspomniałeś Red Deda, a wiadomo, co to oznacza. Nie, wrzucę ci tylko coś na szybko bo nie chcę za bardzo się też znowu tutaj rozpływać nad Red Deadem, którego kocham. Twórcy Red Dead II powiedzieli kiedyś, chyba to dotyczyło strzelania, że w pewnym momencie ten cały system strzelecki był tak realistyczny, że musieli wrócić do koncepcji strzelania podobnego do GTA 5, bo w to się nie dało grać. Aha. W sensie, że jest gdzieś granica, gdzie te elementy związane z realizmem zaczynają po prostu przeszkadzać. Jak ją przekroczysz, to stwierdzasz, że jest tego za dużo. I tak dużo ludzi odbija się od Red Dead, bo uważa, że dwójka jest po prostu przegięta od granic możliwości, jeżeli chodzi o obsługę tej gry, co jest trochę prawdą, bo jeżeli się tego nauczymy i będzie nam to wychodzić całkowicie naturalne, to przestaniemy na to zwracać uwagę, no tak naprawdę, ale gdzieś ta granica jednak jest. I myślę, że o ile sama koncepcja, tak jak mówisz w Kingdom Come, żeby na przykład bohater był przemoczony i z... mógłby zachorować, jest ciekawa, to jednak biorąc pod uwagę, co się w tej grze dzieje, że musisz jednak wykonać jakieś zadania i tak dalej, to mógłby być problem. Tak, tak to odbieram. Yy, nie mniej fajne. Naprawdę fajne spostrzeżenia, bo powiem Ci... Grałem w te grę setki godzin i w życiu nie pomyślałbym o tym, że faktycznie deszcz mógłby być problemem większym na przykład nie? na tej zasadzie, że musisz szukać schronienia, że faktycznie musisz się przebierać. No ale liczba tych zależności, tych współczynników, to, które zresztą sam widzisz na ekranie postaci, no jest już tak duża. Że w pewnym momencie wydaje mi się, przestałbyś to kontrolować, co się dzieje. Może tak by było. Wiesz, już, już sam fakt, to o czym nie pomyślałem. To ktoś na czacie napisał, że trzeba uważać na swoje ubranie, bo jak jest brudne, no to będą cię inaczej odbierać. To mi się podoba. Takie Aha. rzeczy nieoczywiste, rzeczy, których nie ma w innych arpegach w ogóle. Możesz być nagi na audiencji z królem, nikt nie zwróci na to uwagi. A tutaj strój, szata zdobi człowieka. I. Pokazuje twój status i pokazuje to, kim jesteś. I to, to mi się podoba. I to, czy jest zadbana, czy nie zadbana, czy jest brudna, czy nie, to też świadczy o tym o Twojej pozycji. I brakuje takich elementów w innych grach fabularnych, że jak bardzo ważne są rzeczy, na które my w naszym świecie mało zwracamy. Uwagę, bo są dla nas, znaczy inaczej, zwracamy na nie uwagę, ale tak podświadomie. Wiadomo, że nie pójdziemy raczej na jakąś uroczystość ubrani jak Lui. A w grze fabularnej spokojnie, nie ma, nie ma problemu. Tak? Idziemy y, za wyjątkiem Kingdom chyba. Chyba, że ktoś zna jeszcze jakieś inne przykłady tego, że y, strój jest tak ważnym elementem rozgrywki i, i schludność tego stroju. Myślę, że raczej w kontekście takich symulacji to nie, nic mi do głowy na szybko nie przychodzi. E, tylko jeżeli są misje nie? i musisz po prostu się ubrać inaczej, bo gra tego wymaga, to tak. No, w Wiedźminie jest na przykład taki patent, w Rededzie też jest taki patent, że musisz się przebrać, bo idziesz po prostu do innego środowiska. E, Chciałem cię zapytać o coś innego. Czy ty jesteś w stanie tak z głowy wymienić na szybko jakiekolwiek gry, gdzie wyciągnięcie miecza? E, Przerywa walkę tak naprawdę, bo twoi przeciwnicy orientują się, że mają do czynienia z kimś, z kim lepiej nie zadzierać. Brakowało mi tego w Wiedźminie bardzo. Właśnie w Wiedźminie były plany, żeby to zrobić. Nawet jak masz ten design doc pierwszy, tam jest to opisane. Chłopie, żeby... w tym design docu są takie rzeczy, że zrealizowanie tego to... No, ale brzmi, super brzmiał. Właśnie tam jest pogoda wpływająca na tak. samo poczucie i, i system symulacji pogody. No, dużo ciekawych rzeczy tam jest. No, ale tak, w planach coś takiego było, że wyciągasz miecz. Kurczę, była chyba, chyba. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w Vampire, tym, tym pierwszym izometrycznym w Wampirze coś takiego było. Mm. Ale głowy nie dam. Możliwe, że to jest tylko taka moja konfabulacja, ale tak mi się coś wydaje. Że była, że, było, że była taka funkcja, że wyciągasz miecz i to wpływa na otoczenie. Nie wiem, czy przeciwnicy uciekają, tylko właśnie, czy, czy strażnicy się orientują i mówią ci, żeby rzucił, czy, czy coś innego. Ale proszę mnie poprawić, bo ja w tą grę nie grałem od 20 lat. Wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś w Wiedźminie Trójce, mhm. e, widzisz obozowisko bandytów, bo pojawił ci się na przykład znacznik albo sam znalazłeś, bo się zorientowałeś. Wbijasz do takiego obozu, i oni uciekają. Są, I oni uciekają. I czy super. to jest. Byłoby super. Właśnie. To jest moje pytanie, czy to jest fan? Wydaje mi się, że na pewnym. To zależy, Wiesz, z, byłyby różne klasy ob, tych rzeźmieszków. No, Jeśli y, sądzę, że postać ze świata gry, gdyby zobaczyła takiego zabijaka jak Geralt i na przykład widziała albo słyszała jeszcze o nim. Wcześniej I pojawia się on nagle na drodze, to mu schodzi z drogi, a nie rzuca się jak, jak idiota, żeby zginąć. Ale gdyby było. Czyli załóżmy, że mamy jakieś tam dwóch, trzech bandytów przy drodze szykujących się na, na przechodniów, widzą Geralta to mówią, dziękuję, przepraszamy szanownego pana, my tutaj tylko tak sobie stoimy, czy szanowny pan chciałby skorzystać z naszych tutaj, posilić się i tak dalej, albo zwiewają. Ale gdyby było więcej i byliby mocniejsi, no to pewnie by chcieli się sprawdzić, no bo co to, Jaki, jakiś mutant chodzi po drodze i próbuje prawo stanowić swoje wedle, wedle swojego kodeksu. Ale to jest strasznie trudne do zrealizowania, wydaje mi się. To jest, trzeba by stworzyć jakieś bardzo poplątane linie zależności i potencjał tego, że to się wywaliłoby w którymś momencie, jest duży. Jest bardzo duży. A wracając jeszcze do tej gry, znaczy do, do tej symulacji na przykład zapadania na choroby, to była taka gra. Pewnie no panie, miałeś, Robinson. Re Requiem. Requiem, no od uh -huh. Silmarils. I tam to właśnie było trochę przegięte. Gra była bardzo z tego powodu trudna. Była później dru i druga część, nie wiem, czy pamiętasz, Deus się nazywała. Nie bez X, Deus się po prostu, samo Deus. Nigdy nie grałem w ten y, pseudo Sequel, bo nawet nie wiem, czy to jest sequel bezpośredni. To jest ja e... bezpośredni, wiesz, tak mi się okay. wydaje. E, natomiast w Robinsona grałem i to w tamtych czasach, więc hmm. zdaję sobie sprawę ze skali wyzwania, bo to był czysty survival tak naprawdę. Tak. To była gra, gdzie nie do końca już tego, to pamiętam, w jakich warunkach się budziliśmy. Czy to była jakaś inna planeta, chyba? Inna planeta. My, my lądujemy na takiej planecie, której są i zarazki, i złe zwierzęta, i roślinność, i zimno, i, i ciepło, i za, zaraz zapadamy na chorobę. Ciężko było. To był w zasadzie chyba pier, pierwszy przetrwalnik, pierwsza gra tego typu. Jaka powstała. Ja pamiętam, byłem strasznie ją podjarany, bo ja grałem ją na MIDZ 1200. Były dwie wersje, jeśli chodzi o MIGE, bo na Amiga 500 i na 1200. Byłem bardzo podierany, bo wiesz, płynne przesuwanie się, tak jak w Wolfensteinie albo w Domie. no to działało na takim. Musiałem zmniejszyć ekranik, bo inaczej komputer nie, nie był w stanie tego przemielić. Ale. Usilnie próbowałem w to grać, nigdy nie udało mi się skończyć, Zginałem zawsze bardzo szybko. Myślę, że to był jeden z nielicznych konceptów, jeżeli chodzi o gry komputerowe, to bardziej ambitne, który po prostu wyprzedził swoje czasy, tak, tak naprawdę. E, nie znam nikogo, kto by się tą grą jarał w tamtych czasach, bo dla wszystkich... Było amigowcy się zaszło... jarali, Powiedz tak, Amigowcy okay. się jarali, bo wiesz, bo masz silnik, z płynnym ruchem, nie? Więc A, okay, od incredible. razu, od razu też, o, dumopodobne. <laughs> stwierdzenie, że ona jest dumopodobna, to <laughs> dużo. Każda gra, do... w której było płynne przesuwanie się, była dumopodobna, bo było płynne przesuwanie się. Niezależnie od tego, czy to była Robinson's Requiem, czy erpek taki bardzo szczegółowy, czy jakaś strzelanka. A przy okazji, jak jesteśmy przy Dumie, to ja pozwolę sobie delikatny wtrącik. Dawaj, dawaj. Parę dni temu pojawiła się modyfikacja do Duma dwójki, dodająca śledzenie ścieżek, czyli te bardziej rozbudowane śledzenie promieni. Do, dodała fizykę płynów, wokselowe modele, i powiem Wam, jak to wygląda. Aż kusi, żeby przejść całość Duma od, od nowa. Wymagało to mnóstwo pracy, bo trzeba było dodać tak naprawdę do poziomów źródła światła, które byłyby dynamiczne i które no, od których mogłoby się też światło odbijać, bo jak strzelamy, to generujemy światło, jak przeciwnicy do nas strzelają, jest generowane światło. Są też właśnie różne, różne źródła światła w pomieszczeniach, które teraz trochę inaczej wyglądają niż pewnie pamiętacie, szczególnie to E1M1, pierwsza misja, gdzie najpierw za rogiem bierzemy piłę mechaniczną i później wpadamy tam, żeby zrobić rzeź, no to jest poczucie takiej głębi i nieprawdopodobna, Frajda. Nieprawdopodobna, Frajda. Po prostu wspaniałe. No i wiecie, to jest praca społecznościowa. Jak macie duma u siebie, proponowana jest, za, żeby to była ta wersja ze Steam'a jednak, bo wtedy łatwiej się instaluje. No to możecie odpalić i jest jazda. Jest jazda. naprawdę. Plus, no, są nawet lustra. Ba, lustra są. Tutaj cierysław trochę poprawię E1M1 to akurat w pierwszym dumie, w drugim nie było podziału na epizody to się po prostu MAP 01 nazywa. Mhm. <grafy> Ale tak piła łańcuchowa jest od razu na starcie. A powiem ci, że właśnie aż sprawdziłem wiki dumowej i jest napisane, że to jest E1M1 w dumie 2. To ciekawe, w jakim problem jak nie ma epizodów w dumie. Że jest E1M1, tak jest. Bo ja tak nawet wyszukałem, bo nie pamiętałem wszystkich sekretów bo tam jest pięć sekretów to w ogóle i za pierwszym razem jak podszedłem do tej mapy teraz to trzy znalazłem i sobie myślałem jak tam, gdzie one były. Później sobie przypomniałem, ale jeszcze właśnie sprawdziłem czy czegoś się nie, nie zgubiłem i wpisałem a 1 m 1 d 2 czy DOOM2 i od razu właśnie ta mapa wyskoczyła z, z, tam, z informacjami, że to Sandy Peterson ją zrobił i tak dalej i tak dalej. Ona się Entryway nazywała, nie? Tak, tak, tak. No to Map01. Okay. Znalazło ci po prostu dlatego, bo pewnie wszyscy tak szukali. Bardzo e, proszę, tak Nie było. ma epizodów w Dumie Dwójce, a czy tak naprawdę są, bo y, cała gra jest podzielona na trzy takie sekcje. To znaczy, że od tam mapy pierwszej do dziesiątej masz jedną, potem jesteś w mieście, no i potem to już wiadomo, bardziej piekielne klimaty. Więc ten podział jest tylko, że on nie jest taki sztuczny mm, jak w pierwszym Dumie, gdzie miałeś czy tam w Wolfensteinie 3D. Gdzie miałeś po prostu epizody, i wybieraj tak. sobie jeden, miałeś 8 map standardowo, dziewiątą ukrytą, a tutaj to wszystko leci jednym ciągiem, nie? I tyle. Fabuła jest ważna po prostu. Tak. Fabuła w Dubie jest naprawdę istotna. Tak. Na pewno. Podawałem to na Twitterze, nie mam teraz tych danych przed sobą. Składa się w jedynce chyba z 300 iluś słów, no bo tam dostajesz takie plansze, gdzie masz coś napisane, nie? Po zakończeniu epizodu, i to jest fabuła. W Dumie i w Dumie 2 wygląda to tak samo, tylko właśnie dlatego, że nie ma sztywnego podziału na epizody, to w Dumie 2 te, te plansze pojawiają się w różnych miejscach. Na przykład nie okay. wiem, tam po lewelu siódmym. No. Jak go skończysz, to ci się pojawia. Nie no, masz plansz. napisy, wiesz. Secrets, Kills, Items, Par. Tak. <noise> Coś jest jeszcze tam, chyba. Widziałem, że ktoś ponoć przyszedł ten pierwszy. Etap entryway w 5 sekund. Nie wyobrażam sobie tego. Bi próbuję się bić rekord, ale to już jest chyba dzień nie do zrobienia. W sensie nie da się tego szybciej przejść. Pamiętam, że było dość głośno, że komuś udało się zbić yy, chyba z 6 do 5 coś takiego. Właśnie w sensie... teraz jest jako w rekordach 5, ale nie podglądałem, żeby to zrobić. To musi być jakiś glitch, no bo nie jesteś fizycznie w stanie przebiec zeskakując z tego podestu. Nie, nawet nie musisz zabijać, bo. Zejście poniżej 30 sekund, plus To nie jest problem. Mhm. Yy, ale 5 sekund? Just... No, biegniesz do przodu, skręcasz w prawo, potem w prawo, potem w lewo i masz drzwi. I... No tak, ale to jest zajmuje więcej czasu niż 5 sekund. No ja wiem, no bo te drzwi się otwierają pewnie z, z no. sekundę, dwie, nie? Jest, jest to faktycznie możliwe, że to jest jakiś glitch. No, nigdy tego nie sprawdzałem. Yy, uznawa, uznałem za ciekawe, że w ogóle ludzie próbują bić te, yy, te rekordy w tym kontekście, że to faktycznie jest bardzo mało, i pamiętam, że kiedyś było głośno, że z sześciu zeszli do pięciu. Nie? Na tej zasadzie sobie myślę, kurde, naprawdę. No. Lubię tę mapę. Lubię tę mapę, bo w latach dziewięćdziesiątych, jak miałem pierwszy kontakt na poważnie z siecią lokalną, to znaczy nie taką, że znosiliśmy gdzieś komputery i łączyliśmy to byle czym, tylko mieliśmy w pracowni w liceum. Komputery już spięte i dało się grać na poważnie właśnie na przykład w cztery osoby w duma. To na Map 01, czyli na pierwszej mapie w Doomie dwójce, graliśmy jak poparzeni przez miesiące całe. Po prostu w kółko graliśmy na tej jednej mapie. Ona jest malutka, więc tam cały Ta. czas kogoś masz na oku. No właśnie to jest fajne, bo yy, nie było tam takiego czystego poszukiwania kogoś, słuchania, gdzie ktoś jest, tylko tak naprawdę zbierałeś broni na żywioł. Nie? Zawsze ktoś ci wpadł pod celownik, taka prawda. Mm -hmm. I to było bardzo fajne. Długo, długo też graliśmy w Hollywood Holocaust. To była pierwsza mapa w Duke do Duke I No tam już bardziej rozległa. Nie? No ale to trochę później. No bo też bo... wiesz, patrzenie do góry. Fakt, że teraz w GZ dumie też już ma, możesz patrzeć sobie do góry i rozglądać się za pomocą myszki jak chcesz. W ogóle, w ogóle bardzo, bardzo polecam. Naprawdę fantastyczna zabawa. Widziałem ten, e, tego Duma, w tej wersji, o której mówisz. E, nie, nie jestem w stanie w coś takiego grać, niemniej podoba mi się wizualnie. A czemu nie jesteś w stanie? Bo... Muszę mieć to na płasko. E, po okay. prostu przyzwyczaiłem się już do tego, że to jest, że to są sprajty, że ta grafika jest Zgodziłbym się na tekstury poprawione, tak jak właśnie we wszystkich portach dumowych, na przykład, ale to jest jedyna opcja. A sprite możesz sobie włączyć, to jest, to jest opcja. Voxela możesz w dowolnym momencie wyłączyć lub włączyć. Ja, mi się podobają voxele, bo nadają takiej głębi tym postaciom. One nadal wyglądają jakby były z pikseli, ale to są trójwymiarowe piksele, czyli voxele i to jest, to jest fajne. To prawda, ale muszę ci po prostu powiedzieć, że to wynika z faktu, że to jest dla mnie taka religia, tak za dzieciaka w zasadzie, no bo to był 90. pewnie czwarty rok, kiedy pierwszy raz zagrałem w Duma, bo raczej wątpię, żebym grał w grudniu 93. Chociaż kto wie, to jednak no ile ja miałem wtedy lat? 14, 15 lat. Ja, 15, to jest, to jest 7,9 tak. No, to po prostu zrobiło to na mnie takie wrażenie, że do dziś po prostu lubię sobie tego Duma odpalić bez portów. Ja na ty przykład ty lubię... jesteś tradyc tradycjonalistą. Nawiązanie do Kingdom Come, bo do, do tamtych czasów, to moje podejście to jest husytyzm. Mhm. A, ty jesteś, a ty jesteś rzymski katolik. <laughs> Dumowy. <laughs> o tak. Ortodok, albo ortodoks, jeszcze bardziej. Ortodoks. Może to być dla ciebie zaskoczeniem, ale nie przepadam za modami. Nie? O. Tak. Ja lubię. Ja lubię. Ja lubię, jak ludzie wyciskają z gier. Zwłaszcza takich, które już mają tak bardzo bogatą historię jak dum, wyciskają coraz to inne rzeczy. Chociażby ta gra, o której mówiliśmy parę odcinków temu, Selako, tak? Ona jest też zrobiona na silniku GZ Duma i... Słuchaj, ale to nie jest tak, że na przykład nie jestem w stanie sobie odpalić nowego zestawu Map w dumie. Raczej nie lubię modyfikować rozgrywki. A nie, rozgrywki tak, ale mi chodzi głównie o mody graficzne, nie tutaj. A no to, to to jest do przejścia. nie? Chodziło mi bardziej o mody dotyczące rozgrywki. Już to kiedyś powiedziałem, nie wiem czy w rozmowie z Tobą, ale na przykład jeżeli w Skyrimie jest ekwipunek jaki jest i jest on zwalony, jeżeli chodzi o obsługę, naprawdę jest dość hardkorowy, zwłaszcza jak masz więcej przedmiotów na padzie, to ja jednak gram tak jak ma być, a nie ściągam patcha, żeby to poprawić. Albo nie ściągasz sobie moda do Kingdom Come, żeby zapisywać w dowolnym miejscu. Dokładnie. Nie akceptuję takich e, rzeczy. Może coś się wydawać dziwne, bo ludzie jednak lubią wygodę, nie? Dałeś przykład tego sznapsa, czyli napoju sejwującego. To jest jednak przykład dość ekstremalny, bo, bo deweloperzy wymyślili sobie jednak taką mechanikę, która dla wielu może wydawać się dość uciążliwa, jednak zmiana ekwipunku, jak na przykład w grach Bethesdy, to to jest taka zmiana quality of life bardziej, nie? Po prostu, że nie wiem, masz lepszy dostęp do przedmiotów, możesz sobie je posegregować, widzisz je lepiej, rozpoznajesz i nie korzystasz z tego dość topornego systemu, który Bethesda zaproponowała. To, to zgoda, ale jednak mimo wszystko wolę grać tak, jak te gry były robione, chyba że właśnie to dotyczy grafiki albo dodatkowych etapów, bo wtedy lubię. Lubię też mody, które przywracają zawartość. Teraz do wieśka się trochę takich modów pojawiło. No bo oczywiście po tym redkicie ludzie dostali wreszcie narzędzia, żeby pogrzebać w tym mocniej. Nie? I to jest fajne, naprawdę fajne. Tam ta reputacja, tak była chyba. No, no, między innymi system reputacji. Chociaż powiem Ci, że nie wiem do końca, yy, czy to jest. czy to inaczej. Koncept ok, miał taki być, ale nie wiem na ile tam jest, było informacji w plikach, jak to miało działać. Czy po prostu ktoś nie przeleciał te wszystkie kwestie jak yy, jeden po drugim i. Nie dodał warunków sam. Nie? nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, a ciekawiłoby mnie to, powiem szczerze, no bo mod faktycznie się pojawił. I muszę powiedzieć, że jest nawet ciekawy. To znaczy, że ten system reputacji działa. Co prawda, szybko dochodzimy do momentu, w którym no, ta reputacja jest ogólnie na tych wyższych poziomach w każdej krainie. No, chyba że bardzo chcemy zabijać strażników i tak dalej, to wtedy bardzo szybko spada, ale sam koncept mógłby być ok, o, o ile byłby dobrze zrobiony. Wracając do kingdom coma, bo jest reputacja w jedynce, ale w dwójce będzie fajnie zrobiona, bo w jedynce jest reputacja na lokacji bardziej, w sensie mm. na przykład, jak popsujesz sobie reputację w ratajach i tak dalej a w dwójce dodano więcej takich e, zależności, jeżeli chodzi o grupy społeczne. Czyli na przykład możesz mieć u handlarzy osobną reputację, u znaczy teraz zmyślam, u krawców osobną, po prostu jakieś grupy, u bandytów, e, u szlachciców, nie, na, tej, na tej zasadzie. I to, to bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza, że tych e, grup jest bardzo dużo e, w dwójce. Ale to też tak pobieżnie popatrzyłem, jak e, ogrywałem pierwowzór. Dobra, Rysław, bo mm, musimy do, z tym tematem się zmierzyć, ale zanim to zrobimy, yy, chciałem zrobić płynne przejście yy, właśnie z Kingdom Koma. Zapytałem Cię nieprzypadkowo o ten odbiór gry w kontekście błędów, czy jakiegoś takiego ogólnego luku niedorobienia, bo mm -hmm. ja jestem doskonałym przykładem tego, że dużo tej grzy wybaczyłem. E ty i tak grasz komfortowo w tym momencie, bo jednak praca została jakaś wykonana, żeby przynajmniej ta gra jakoś wyglądała. Kiedy ja grałem w 2018 roku, a przypominam, że odpalałem to na PS4, co było koszmarem. <grym> Tam questy nie działały, wywalały się. Cuda się działy w tej grze, naprawdę to był hardcore. Ale mimo to, mimo tych błędów, ja tę grę pokochałem. I może się to wydawać dziwne, ale. Kiedy teraz odpaliłem Star Wars Outlaws, to bardzo dużo rzeczy mi przeszkadzało. Jak to się dzieje, to jest moje pytanie do ciebie, że jednym grom potrafimy tak wiele wybaczyć, tak jak ja wybaczyłem Kingdomowi w 2018 roku, a kiedy odpaliłem Outlaws, to po prostu zaczęły mnie drażnić te mechaniki skradankowe, i, i do tego stopnia, że mnie to tak poirytowało, że aż musiałem film o tym nagrać. Jak to się dzieje, ty? że my jednym grą wybaczamy wiele, a innym nie? To jest ciekawe pytanie i sądzę, że dużo wynika z tego, jak bardzo związani jesteśmy, albo jak dużą sympatię mamy do świata gry i jakie mieliśmy wcześniejsze oczekiwania związane z grą. Nie wiem, czy ty wcześniej na Kingdom Come czekałeś, czy nie? Oba przypadki są takie same. To jest okay. ciekawe. Uważałem, że Kingdom, Kingdom Come to nie jest gra dla mnie bo ogrywałem te wczesne wersje, jakieś tam bety yy, i z ciekawości sprawdzić, no bo lubię takie klimaty, ale sprawdziłem z ciekawości przed premierą, jak to działa i stwierdziłem, że to nie jest gra dla mnie. Ja nie miałem z nią potem żadnego kontaktu, aż do premiery. 13 lutego ją odpaliłem i umarłem. W tym kontekście, że po prostu yy, wciągnęło mnie jak w bagno. Natomiast Outlook dokładnie taki sam przypadek. Lubię Star Warsy, chociaż nie ukrywam, nie śledzę teraz kompletnie tego, co się dzieje w uniwersum poza nielicznymi serialami, bo wszystkich nie oglądałem oglądałem tylko Obi-Wana Andora, który jest kapitalny Mandalorianina całego i Bobę Feta i to jest wszystko, reszty nie widziałem i to jest tak naprawdę mój jedyny kontakt z uniwersum, nie śledzę nie oglądam tych kreskówek nie czytam komiksów nie rozkminiam tego, co się w uniwersum dzieje no ale mam ten sentyment do starej trylogii, no bo się na tym wychowałem. I to był jedyny aspekt, ale nie czekałem na grę jako taką, jeżeli chodzi o, o to, że to są Gwiezdne Wojny. Poza tym, że grając niedawno w Dark Forces, co już Ci kiedyś mówiłem, chciałem po prostu zagrać sobie w jakieś takie bardziej rozbudowane Gwiezdne Wojny, właśnie dlatego, bo w sumie jakaś mi tak chęć wróciła do tej starej trylogii, żeby, żeby sobie pograć. To tylko tyle. Ale oczekiwania i w jednym przypadku, i w drugim praktycznie zerowe. Więc może te błędy bardziej wpływają na odbiór gry przez ciebie, i może cię bardziej irytują. Powiem ci, że ja w moim pierwszym materiale, bo jak grałem wcześniej, miałem dostęp przez 4 godziny w etap gry, który rozgrywa się trochę po prologu, i później misz masz latania i jeszcze jednej planety, tej mroźnej. To Przeszkadzały mi pewne rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, o czym mówiłem i z taką. No i ze skradankami, które lubię, a tutaj mają wrażenie, takie jak powiedziałem to jednotorowości, że wymusza określony sposób przechodzenia te Ale podobały mi się inne rzeczy. Podobał, podobał mi się żyjący świat, podobała mi się grafika. Powiem tak, nie za bardzo rozumiem zarzuty, jeśli chodzi o, o konstrukcję, o, o wygląd świata właśnie pod względem graficznym. Tam można robić. Tam są takie czasami ujęcia, że stajesz i patrzysz, bo pięknie są zrealizowane. I teraz, jak jest, już mam pełną wersję, to przeszedłem bardzo niewiele. Przeszedłem tylko ten prolog początkowy i jestem w zasadzie w tym miejscu, w którym rozpocząłem zabawę z tą wersją. Nie wiem, jak ją nazwać. Tą, tą wersją, którą, którą mogłem zagrać przed premierą. Czyli to jest parę godzin, trzy godziny. W grze, mniej więcej, chyba. Jak ktoś gra szybciej, to trochę szybciej. No i są tam rzeczy irytujące, ale mimo to ja sądzę, że ta gra ma taki potencjał, że jeśli dałoby się te rzeczy irytujące naprawić, to może być naprawdę jeszcze jakby tutaj. Ja nie uważam, że to jest, o, nie uważam, że to jest zła gra, mimo pewnych mechanik, które można wykorzystywać. Jak ktoś wie, jak działają, to może sobie bardzo grę ułatwić, przez to może też zepsuć, bo są mechaniki, które powodują, że gra staje się może nie tyle trywialna, co głupia. O, postacie zachowują się głupio. I to też bym powiedział, że, że, że sztuczna inteligencja jest sztuczna bardzo. To jest. Nie, nie wyciąga żadnych wniosków, żadnych tam sieci neuronowych nie ma, po prostu tak by działał na e, takich tak, nie, tak, nie, coś, coś się dzieje, to idę sprawdzić e, i, i nie ma tam na przykład zastanawiania. Przed chwilą tam poszedł mój kolega, e, czy moja koleżanka nie wrócił i tak idę sprawdzić gwist. Albo, albo coś w tym stylu. Natomiast, jak oglądałem twój filmik, że ci przeszkadzało to, że się, lecąc na tym ścigaczu, się na Tatuin, o tam o taką kupę kości wywaliłeś, uh -huh. ja bym w ogóle na to nie zwrócił uwagi. W ogóle bym nie zwrócił na to uwagi, bo kurczę, no popatrz, jedziesz z dużą. Ja bym sobie tłumaczył tak, jadę z dużą szybkością ślizgaczem. On to powinien być antygrawitacyjny, ale jak się w tarabanie, nawet w jakiś drobny element, no to, no to spadam i. Nie zwróciłbym naprawdę na to uwagi. Byłem nawet tak, o kurczę, to, to musiała ci grać gra sporo zalej za, za skórę, skoro e, coś takiego wychwytujesz. Nie, nie miałbym z tym żadnych problemów. Ja mam problemy z tą grą inne właśnie związane głównie ze sztuczną inteligencją przeciwników, która jest, no, e, żadna. W jest taka jak same. w fasasynie. No, do tego oni... zaraz przejdziemy zresztą. Tak, no, ja, 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 byśmy rozmawiali też o tej grze, że dla Ciebie to jest asasyn na złym silniku. Nie? Mhm, tak. Znaczy, bo też użyłem takiego stwierdzenia w tym ostatnim filmie, bo zrobiłem jeszcze drugi. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak się takie gry robi, nie? Bo ktoś tam też napisał w komentarzach, że to raczej nie jest kwestia silnika, bo takie rzeczy to się po prostu implementuje i tyle, nie? Ja tego nie wiem, to jest po prostu moje przypuszczenie, bo... Na tym silniku, na którym robi się Assassin's Creed, działa, a na tym taki gier nigdy nie robiono i nie działa. No ale to faktycznie może być po prostu błąd albo niedopatrzenie ze strony deweloperów, że czegoś takiego nie zrobili. Więc to nie jest tak, że ja tutaj wygłaszam jakąś opinię, że to jest wina silnika i na pewno to jest zły wybór silnika. Po prostu tak podejrzewam. To jest moje przypuszczenie, ale mhm. ile jest w tym prawdy, to ja nie wiem tak naprawdę. Nie. Myślę, że w tym kontekście byłoby łatwiej zespołowi, i to wydaje mi się, jest dość prawdopodobne. Zrobić taką grę, bo to już wszystko mieli. Nie? To wszystko już działa. Pamiętajmy, to nie jest tylko jedno studio. Tego auto zrobiło w sumie 11 studiów plus. LucasFilm, Nie wiadomo w jakim kontekście tak naprawdę, jak bardzo oni pomagali. Może w dialogach, bo dialogi są ewidentnie lepsze niż w tych ostatnich grach Ubisoftu. No to, 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 to zresztą ci mówiłem, jak, jak zagrałem po raz pierwszy, że, że nie nie, czułem, nie miałem poczucia że żenady, kiedy rozmawiałem w tym świecie. Zresztą tam jest, ja miałem poczucie, że ten świat rzeczywiście został z takim pewnym pietyzmem zrobiony. Jest dużo takich dodatkowych interakcji, w które możemy wchodzić. Te automaty, granie w karty, to otwieranie zamków, które mi się podoba, bo, bo lubię takie rzeczy. Zauważam w tej grze więcej rzeczy, które mi się podoba, niż które mi się nie podobają. to Te, nie podobają, które się nie podobają, wydaje mi się, podtrzymuje z, mojej, z mojego pierwszego zetknięcia się z tą grą. Chociaż mówię, muszę do niej wrócić, bo uwaga, ja postanowiłem, że zanim wejdę w Outlaws, to sobie muszę wejść tak mocniej w klimat Gwiezdnych Wojen i w końcu chcę przejść, bo nigdy nie przeszedłem do końca, upadł zakon Fallen Order i przechodzę okay. go sobie. I to jest gra, która dosyć mnie irytuje pewnymi rzeczami. <laughs> Bardzo mi się podoba Fallen Order, ale może inaczej, technicznie. Czas na przykład, trzy minuty oczekiwania na wczytanie stanu czasami. Co? Na PC? -cie? Nie, na Xboxie. Okej. Okay. 3 minuty na Trzy minuty logii? raz miałem. Trzy minuty. To, że kilkadzies kilkadziesiąt sekund jest regularnie, więc staram się nie ginąć. Źle rozłożone punkty kontrolne. Totalnie życie wycofa, wyrzuca gdzieś, gdzieś Błęd, Błędów technicznych tam jest też mnóstwo cały czas po, po premierze. Ale gra mi się bardzo fajnie. Taka metroidwania z elementami sousów, machanie mieczem, rozwiązywanie zagadek, skanowanie elementów. Podoba mi się. Podoba mi się Fallen Order. Później pewnie jeszcze Survivor przejdę. No i jest na, dobry polski. Przynajmniej mnie się podoba, polski dubbing dobry. Nie, nie myślałem, że będę grać polskim dubbingiem, a odpaliło się z polskim dubbingiem. Sprawdzę i, i jest, okay. jest ok. A grać sequel będziesz robić też, czy po prostu? Tak, chcę prostu... przejść sequel, ale to już chyba po outlos najpierw chcę te Outlaws przejść. Ale się kręcisz koło tych soulsów cały czas. No wiadomo, że no, kręcę, się, to... kręcę się, powiem ci, że tak po przejściu z Sekiro miałem syndrom odstawienia. I brakowało mi. Zagrałem w Lice of of ich jak chwyciło, bardzo chwyciło. Teraz ten łukonk mnie zachwyca. Zresztą pewnie jeszcze coś o Łukongu powiemy. Nie idzie mi najlepiej. Cały czas się go uczę, ale i będę musiał troszkę zmodyfikować ten mój materiał, którym y, nagrałem, czy łukonk ma duszę, bo to był... Zbyt szybko go chyba nagrałem. Zastarzało się źle. Starzało się, no. no. Zastarzało się. Jest zdecydowanie bardziej sousowy, niż myślałem, że jest sousowy. Y, ale jest, jest super, jest super. No, i popatrz, jeszcze teraz ten, jest, jest ten Outlaws, który jest długi, holender. No. to jest długa gra. No tak. E, jakie tam wy, wykluczyłeś punkty fabuła? Że, nie, że, że fabuła nie jest, że jest bardziej, y, bardziej przystępna, że jest bardziej, bo, jest, bo dostajemy informacje Ale cały też czas. podana jest w innej formie, nie? Tak, gdzieś jest, jest taka wy, Wykluczyłem e, karę za śmierć? No Dalej w sumie nie masz kary za śmierć. W, jakim znaczy, kontekście? w sensie, że nie masz kary za śmierć? Tak, w tym no, sensie, to to że, zostaje. Że, 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 tak, że, że to jest że to nie, nie jest sołsowe, że, że brak. Y, co tam jeszcze? Pauza. Y, Ale że nie czyli jest tak, Zostajesz. Wykluczyłeś cztery rzeczy. Przy czym fabuła na pewno zostanie w tym kontekście, że nie będzie tutaj żadnych zmian. Kary za śmierć. Rozumiem I, też. No, kary za śmierć też te zostanie, natomiast zdecydowanie ro, rozbudowanie poziomów. Pierwszy okay. jest totalnie, pierwszy, pierwszy rozdział nie przygotowuje się na to, co czeka w drugim, gdzie pojawiają się skróty, gdzie pojawiają się y, bardziej zdecydowanie rozłożyste obszary, gdzie można się zgubić już porządnie. I po, po, podejrzewam z tego, co słyszałem, bo nie grałem, bo nie przeszedłem drugiego rozdziału, utknąłem na ostatnim bossie na razie, y, to później jest jeszcze bardziej rozłożyście jeszcze bardziej. Jeszcze więcej ścieżek, sposób, sposobów dojścia gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Więc to wydaje mi się, napisze, napiszę, znaczy jak, jak zrobię taką aktualizację. Ja chyba zrobię, bo będę chciał w ogóle zrobić taki materiał, gdzie wyszczególnie nie 10, a z 15 cech, takich, które ma Dark Souls i Dimon Souls chociażby, bo jako wzorce, czy tam ogólnie gry od From Software, i będę chciał porównać. Takie gry właśnie jak, jak Fallen Order, tak jak, jak Mortal Shell, takie jak Stellar Blade, takie jak Wukong, czyli gry, które mają dużo tych elementów sousowych, i które mają, a których nie mają. Tak, pod dyskusję też z widzami, nie? bo to jest w sumie taki esej, powiedzmy. Z, 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 analiza, analiza porównawcza to się nazywa. Ale to jest ciekawe, że mm, tak naprawdę tylko wzrost poziomu trudności sprawił, znaczy no dobra, te bardziej otwarte lokacje na pustyni, bo mówisz tutaj w tym momencie o pustyni, tak. e, sprawił, że jednak ci się optyka zmieniła, ale... Kurczę, trudność poszła w górę jak... Uf, o, o, pierwszy, to co myślałem, pierwszy to przeszedłem tak w zasadzie bez problemu. No tam ginąłem, ale też dużo to było tych zgonów związanych z tym, że gadałem z chatem, nie zwracałem... Uwagi, zwłaszcza, że wcześniej już ten rozdział pierwszy przeszedłem i tak sobie troszkę bimbałem. Lekce lekceważyłem go. Drugiego już nie lekceważę. Nie. <laughs> nie A nie ma miejsca na lekceważenie bossów, bo potrafią tak przydzwonić mocno. No, ale piękna gra. Boże, że ona jest piękna. Zdradzę wam trochę kuchni, bo graliśmy mniej więcej równocześnie do pewnego poziomu z Rysławem. Nawet Rysław był trochę dalej. Ale któregoś dnia go zapytałem, jak mu idzie w tym drugim rozdziale. A Rysław mi pisze, e, tam spoko, każdego bossa tukę na, na dwa zgony, najwyżej czy tam nawet na jeden zgon, bo za drugim razem go zabijasz, nie? Tak. W ja tygrysach trochę... pokonałem na przykład, nie? A ja już byłem trochę dalej sobie myślę, korę, zobaczymy, nie? No, no i, i wczoraj y, z ciekawości wbiłem do twojego streama, zobaczyłem, że dalej jesteś na pustyni i, i, i słyszę, że kurde, teraz to jest trudno, nie? No <laughs> tak, tak. Pycha kroczyć przed upadkiem. To bardzo pyszny byłem Upadłem, ale taka ciekawostka jeszcze pozwolę sobie grałem w ogóle przez GeForce Now wczoraj na transmisji. I powiem, że znowu będę musiał odszczekać to, co kiedyś mówiłem u siebie w Grysławach, że nie widzę tego, że w najbliższej przyszłości można by grać strumieniowo, mhm. przesyłając ale... dane. Jak, I... jak to zrobiłeś w sensie save'a? Mam połączone moje konto na GeForce Now ze Steamem. Aha, okej, okay, no dobra. I z chmury ściągam. Później w drugą stronę jest problem, bo czasami jest tak, że nie chcę synchronizować z powrotem i jak później chciałem odpalić grę na Steamie w nocy, właśnie, żeby synchronizować stany, to pisało mi, że, że się nie synchronizują, że, że jest niezgodność, ale mimo to odpaliłem grę i jednak się synchronizowały. Więc ale, ale powiem tak, działa. Jeśli nie macie mocnego sprzętu, to, a macie mocne łącze, no bo to jest wymagane, to, to GeForce Now daje radę, naprawdę. Odpaliłem ze wszystkimi wodotryskami. Gra działała w stu iluś klatkach. Oczywiście transmitowałem w 60, ale no robi wrażenie te technologie. Czyli streamowałeś grę i ją jednocześnie streamowałeś? No? Dokładnie, <laughs> Tak, tak, tak. Streamowanie podwójne, czyli. Odbierałem strumień i wysyłałem. Ja wysyłałem dwa strumienia w ogóle, bo jeden na Twitch, drugi na, na Twitcha, no Jeszcze tak, to prawda. E, to ciekawe, bo powiem Ci szczerze, czy ja tam z Cloudem mam takie średnie doświadczenia, bo na poważnie to grywałem tylko na Play'aku. E, na Pc'cie chyba mi się nie zdarzyło nigdy żadnych ani stadii jeszcze jak istniała. E, jakoś tak dużo się słyszy o tym GeForce'ie, ale e, nie wiem, ja tam wolę dla... mieć grę zainstalowaną po prostu. Ja też, ale dla osób, które nie mają na przykład takiego komputera mocnego, bo to trzeba mieć w miarę mocny komputer, a mają mocne łącze, to jest dla nich dobre rozwiązanie. Ba, mogą sobie podłączyć takiego Nvidia Shield albo, nie wiem, jakiś no, dowolny komputer, tak naprawdę dowolny komputer do dużego ekranu i, i grać tak, jakby mieli przepotężną maszynę u siebie. Fakt, że do tego, żeby tak grać, to potrzebna jest też ta wyższa opcja abonamentu GeForce, bo tam jest kilka rodzajów. Jest, jest darmowy zupełne, który jest mocno ograniczony, jest w zasadzie takim demem. Ja mam tą najwyższą wersję Ultimate, gdzie, jest, gdzie nie ma ograniczeń w przesyle. No i warto też dodać, że teraz od kilku dni jest polski serwer w Warszawie, dzięki czemu opóźnienia są małe. Był, był Janek Adriański z NVD na, na transmisji później też i mówił, że jak właśnie był w Warszawie, mówi, że w Warszawie miał pink 5 milisekund. Ja miałem ping 30 milisekund, natomiast w ogóle nie, nie, za wyjątkiem paru sytuacji, kiedy jakoś gwałtownie spadła w transmisji, to działało idealnie wręcz. No, ciekawe. Mm, raczej bym się nie skusił ale faktycznie przemawia do mnie ten argument, że jak masz słaby, komp słaby komputer, ale masz z kolei dobre łącze, to to, to, no. to jest jakieś rozwiązanie. E, chyba nawet całkiem niezłe, no bo w sumie możesz faktycznie grę odpalić na full detalach. Rozumiem, że tam jest to z góry ustalone, że to jest... Nie, możesz ustalić sobie, jak, jak, jak chcesz. Naprawdę? No to ciekawe. Tak. Normalnie jest, masz normalnie opcje graficzne. Jak odpaliłem po raz pierwszy na GeForce Now, to nie był włączony ray tracing. Więc włączyłem Ray Tracing, musiałem znowu grę uruchomić i już działało. I mówię ci, wszystko na full, w na full gra sto ileś klatek, więc. Okej. Okay. Wrócę do Outlaws, wiem, że sobie o nim za bardzo nie pogadamy. Mm. Bo ja za mało niestety grałem, ja muszę, mm. muszę w, się w tę grę wgryźć. I widziałem też różne opinie, nie wiem, tam, tam Borys Pisał, że takie Uncharted, tylko gorsze. Nie, nie kumam tego. Ja ale... też nie kumam tego, bo to nie jest Uncharted, nie? To jest tak. fakt, że są pewne mechaniki, nie wiem, jak skakanie, wspinanie się. No i masz I szczególnie linę z hakiem, nie? W no tak, i szczególnie ten pierwszy, sam początek gry jest mocno Unchartedowy. To prawda. Początek tak, bo tam się skradasz, nie masz właśnie tego, masz bardzo prostą linię, po której podążasz. Jest, jest... W jednym kierunku zmierza całą historia, a później ten świat się jednak trochę otwiera i możesz robić więcej rzeczy. Ja cały czas będę się najbardziej przyczepiał do tego, że mam wrażenie, że te sekwencje skrydankowe mogłyby być lepsze. No i przede wszystkim inteligencja. Jak to mi poprawią, no a ewentualnie tam bezwładność ścigacza. Ścigacz rusza się jak wóz z węglem, a nie jak ścigacz. No i właśnie do tego między innymi chciałem przejść, bo się zapytałeś o te kości. Wiesz co, każdą grę da się zgnoić. Mhm. E, zawsze. Zawsze znajdziesz w niej tak. coś, co jest zrobione według Ciebie źle, nawet jeżeli jesteś sprytny, uargumentujesz to w grze, która powszechnie uważana jest za e, ósmy cud świata. Wiedźmin nie, nie miał broda, w grze może mieć brodę. Kurczę. No, bo... Myślę tak. o trochę <laughs> bardziej. E, Klarownych... Nie, ale Wiedźmina można, się, Wiedźmina można się bardzo łatwo przyczepić, jeśli chodzi o mechaniki. Tak, bardzo system łatwo. walki na dwa przyciski. Tak. Kwestia rozwoju postaci w Wiedźminie Trójce tak, to, to jest przecież totalne Nie wiem, ja tego nie potrafię skłamać. Możliwość stworzenia tak totalnego manczkina który jest niepokonany. Tak, no ale mm, wracając do Outlaws, to nie jest tak, że... bo jak przygotowuje się taki film, nawet na pewnym rikczu, nie że... Mhm. Y, Ewidentnie byłem tam zły, nie? Też przeklinałem w nim. Co ostatnio mi się rzadko zdarza w sumie w materiałach. Przez długi czas przekleństw w ogóle nie było. Nieważne. Każdą grę da się zgnoić, a zwłaszcza taką grę. I znów wracam do Kingdom Come, bo Równie dobrze mógłbym usiąść na King w podobny sposób, jak usiadłem na auto, że coś jest zrobione źle, że coś nie działa, że tu są błędy. Powiedziałeś o tym e, Spiderze, to w końcu jest ślizgacz czy ścigacz, bo... Kurczę, e, nie wiem, jak, nie pamiętam, ś, 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 ścigacz chyba. W jest... polskiej wersji, bo użyłeś też e, Powiedziałem ślizge... ślizgacz. Może i... bardzo możliwe, ale to tak mogło być moje przejęzyczenie po prostu. Dobra, zostawimy przy pamiętam. tym Spiderze. Uh -huh. To nie jest tak, że nagle się wkurzyłem, bo wjechałem w te kości, to jest... Tak naprawdę, kropka nad I to jest wisienka na torcie, że jeżdżąc po tym świecie, znaczy jeżdżąc, to w sumie kół nie ma. No ale dobra, zostańmy to. Poruszając się tym spiderem po, po świecie, miałem wiele takich sytuacji, że władowałem się w jakąś naprawdę małą skałę, nie wiem, zupełnie przypadkowo, albo na przykład koncentrowałem się na tym, bo mnie ktoś ścigał zwyczajnie, bo ktoś był za mną, albo po prostu rozglądałem się i wjechałem w coś takiego, no i zawsze widziałem tę animację, jak ona leci i tak dalej. To, to jest błąd mój, że ja wjechałem w jakiś obiekt, ale z drugiej strony, kiedy jedziesz przez pustynię i naprawdę wywalasz się o taki malutki fragment, yy, nie wiem, o, jakiś malutki obiekt, jak te kości, to to tak naprawdę przelewa ci yy, tą czarę goryczy i tyle. To nie jest tak, że... Yy, Pokazuje to tylko dlatego, że takie rzeczy się dzieją. Znaczy, złapałem to na filmie, nie? Było, nie było, od razu to zgrałem, bo po prostu myślałem, że my szlak trafi. Ale chodzi o to, że to nie był raz. To, nie, to jest tak jak z tym gwizdaniem, nie? No. Oglądałem. Troszkę recenzji, oglądałem troszkę streamów, niedużo, streamów akurat niewiele, ale chciałem z ciekawości zobaczyć, jak ludzie to auto odbierają, i obejrzałem tam ze dwie, 3 recenzje. Wiesz, że ja przez te 30, no teraz to już trochę więcej, bo będzie około pewnie 40 godzin 35-40 mniej więcej ani razu nie wpadłem podczas skradankowej misji. Ja zobaczyłem pierwszy raz komunikat o tym, i to hasło przyłapana. Zobaczyłem dopiero na innych filmach. A wiesz dlaczego? Niech gwizd będzie z tobą. Nie, no, znaczy no, eksploitujesz tę mechanikę, no bo na to pozwala. No jeżeli wiem już, jak to działa, no to Kaman, nie. Nie. Ja po prostu jestem tak doświadczony, jeśli chodzi o ten typ skradania z Assassin's Creed, że ja nie widzę tam jednej ścieżki. Ja jestem w stanie się poruszać i tak wykorzystać wszystkie mechaniki, że nie jestem w stanie wtopić misji. Bo nauczyły mnie te gry, a przecież mam je ograne na ósmą stronę. I to niektóre po kilka razy, bo też dużo gram w te asasyny. W ciągu roku odświeżam sobie i tak dalej, że to poruszanie się w auto jest dla mnie tak cholernie, naturalne, jeżeli chodzi o skradanie, że to, to jest po prostu czysty asasyn. I ja nie jestem w stanie tam wtopić. Zwłaszcza jeśli mam takie eksploity jak z gwizdem. No. Więc mówię ci, ja, y, ludzie narzekają, że to jest skradanka, i jeżeli wtopisz, to cię cofa do jakiegoś tam checkpointu, musisz robić to jeszcze raz, i to jest irytujące. A ja sobie myślę, kurde, wy naprawdę macie z tym problem? Ja mam problem z zupełnie czymś innym, że dodano mechanikę. Nie chcą która mnie złapać. Jest... Nie, że dodano mechanikę, która jest zepsuta, że ona mi zawęża doświadczenie. Bo ludzie się też pytali, też o tym powiem, mimo że wspominałem o tym w komentarzach pod tymi filmami to może sobie zwiększ poziom trudności. W Outlook są trzy poziomy trudności i każdy odpowiada za coś innego. Jeden z nich m.in. odpowiada za poziom wykrycia cię przez wrogów, czyli i wiesz, jak Cię pojawia ten żółty wykrzyknik, to on się szybciej robi czerwony, na przykład. Nie? To była pierwsza rzecz, którą zrobiłem, jak zobaczyłem, jak to działa. Bo pomyślałem sobie wtedy tak: kurde, może to działa właśnie tak, że jeżeli mam niższy poziom trudności, to zwabiam tylko jedną osobę, a jeżeli mam wyższą, no to wszyscy się orientują dookoła, że ja tu jestem. Nie? No i wiesz, odpalam ten trudny, robię reload, no bo nie chciałem, wiesz, zmienić poziom możesz w locie, nie, ale dopiero po wgraniu sejwa tak naprawdę ma to jakieś przeważnie znaczenie. No i wtedy dopiero się okazało, że to nie ma żadnego znaczenia. Oni się szybciej orientują, jeżeli Cię zobaczą, to, to jest oczywiste, że masz skrócony ten czas Wykrycia, no ale ten gwizd został. I, I załamałem się trochę, ci powiem. A czy to nie jest taki, y, taka kwestia jak była kiedyś, nie wiem jak teraz, z, z Assassinem, czyli walka. Jak walczysz w asesynie, choćbyś miał 10 przeciwników, to oni do ciebie z szacunkiem po jednym podchodzą. No, bo... kiedyś tak było. E, Właśnie, to... teraz już tak nie jest, tak? Nie, nie, nie. Nie grałeś w te ostatnie asesyny mocniej? Nie, 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 te ostatnie. Hmm. W sumie taka najbardziej bitkowa to jest Valhalla, trochę Odysseja. Ale Valhalla powiedzmy, że duży, duży nacisk trochę też kładzie na walkę. Ja w ogóle nie gram w asasyny walcząc. Dla mnie to jest y... ostatnia rzecz, którą chcę robić. Nie? Dlatego nie podoba mi się ten koncept czołgu, nie? czyli Yasuki, w, w kontekście tego, że po prostu to nie jest asasyn, tylko postać, która będzie wszystkich wykopywać z budynków i w ogóle tłuc ich tam. Po co, nie? Nie zamierzam grać tym typem właśnie dlatego, bo to nie jest dla mnie. Ale walka w Assassinach dla mnie zawsze nie była opcją i nawet kiedy gra mi masakrycznie utrudniała to, żeby grać asasynem. w tym kontekście na przykład jak było w Origins, bo w Origins levelowałeś sobie ukryte ostrze, i ono nie zawsze było w stanie zabić przeciwnika za pierwszym razem. Więc cała moja energia szła w to, żeby upgrade'ować tak ukryte ostrze, żeby zabijać wszystkich od razu. No. I to był głupi pomysł. Potem to zaniechano te, tej mechaniki i stwierdzono, że ukryte ostrze teraz będzie zabijać od razu. Ale nawet jak mi gra to utrudniała, zawsze grałem po cichu. Dlatego właśnie, kiedy odpalam takie Outlaws, i widzę, jak to działa, to sobie myślę, no kurde, jestem w domu, dwa asasyny w tym roku, nie? To jest rewelacja. I ja się dziwię, że ludzie tego nie zauważyli kompletnie. I mam takie wrażenie, że to taka konstatacja, że ludzie bardzo mało grają w Assassin's Creed, jeżeli chodzi o recenzentów, że jakoś nie, nie klei im się to. Chyba wszyscy te gry znają, ale powiedzmy, znają je w taki sposób, że w ogóle nie zagłębiali się w nie, bo nikt, Sorry, Borys, naprawdę sorry. Nie powiedziałbym ja, że to jest podobne do Uncharted. Okej, okay, jest linka z hakiem, są te sekwencje wspinaczkowe od czasu do czasu, ale dla mnie to jest po prostu Assassin's Creed. I tyle. W Uncharted też możesz się schować w trawie i przywoływać przeciwników gwizdaniem czy czymś tam. No w czwórce tak. Nie? No. We wcześniejszych. Nie, chyba trawa po raz pierwszy się w czwórce pojawiła. Twórce, w, w, w czwórce to jest ważne, no bo ja na przykład uważam Uncharted za. Grę, w której jest y, kiepska walka, bardzo kiepskie strzelanie i staram się po cichutku też wszystkich załatwiać. bo też daje mi to więcej satysfakcji. Moim zdaniem, na przykład, bardzo dobrze to jest zrobione w tym z, zaginionym dziedzictwie. To jest chyba w ogóle mój ulubiony, tak sobie myślałem, czarny. No, bardzo go bardzo Dwa razy go przeszedłem, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Jest akuratne. Super zagrane postacie, piękne widoki, dużo skarbów, ciekawa historia, dużo nawiązań też do historii, więc bardzo mi się podoba. Najba chyba mój ulubiony to jest 2-4 zaginione dziedzictwo. No i tyle. Tak, jedynki jedenki próbowałem wrócić, nie udało mi się. Trójka jest, nie wiem, jakimś wypadkiem przy pracy też. Nigdy nie, trójka to jest jedyna anczarda, jedyna którego nigdy nie przeszedłem. Nie byłem w stanie go przejść. Grałeś w to odświeżone wersje? Tak, tak, tak. No, jedynka jest ciężka. Ewidentnie nie mieli pomysłu na tę grę jeszcze, żeby zrobić ją bardziej fabularną. Nie każdy to lubi. Trzeba przyznać, ale w dwójce już się bardzo dużo Dwójka dzieje w kontekście wspaniała. takich, wiesz, scenek, e, fabuły i tak dalej. Nie, nie no jest dużo tylko... jest. To jest mój, mój zarzut do wszystkich Uncharted, że jest za dużo strzelania, ale, ale ogólnie można to jakoś ominąć w takim właśnie sensie, że można się trochę poskładać, szczególnie w czwórce i w zaginionym dziedzictwie. I można pozałatwiać przeciwników po, po cichaczu. No tak, wprowadzenie tej trawy dużo też zmieniło. Nie? Ja zawsze grałem w Uncharted y na ostatnim poziomie trudności bardzo lubię wyzwanie, ale naprawdę ono nie jest takie, że że się krzywisz po prostu jest trudno ale jest fajnie i czwórka mnie zmęczyła w tym względzie bardzo to był najtrudniejszy Uncharted ever takie mam wrażenie, były takie sekwencje walki, że po prostu prawie płakałem przed telewizorem I myślę sobie, że tego się nie da zrobić 20-25 prób jednej areny żeby ją skończyć, tylko dlatego, bo nawstawiali takich na przykład miśków dużych a ty miałeś osłony z drewna, które się rozpadały od razu. Soos like. So ale może nie, ale naprawdę było trudno i tak zapamiętałem czwórkę. Zaginione dziedzictwo było troszkę łatwiejsze, i, ale też mam wrażenie, że areny były lepsze. Zwłaszcza bo była tam jedna taka sekwencja, bardzo dobrze ją pamiętam, gdzie samochód był. Tak, po otwartym takim e... taki, mm -hmm. taki, hub, można powiedzieć, takie centrum, z których, w którym można było. Odnajdywać skarby, które były pokrywane w tym, w tym terenie. Dodatkowe takie malutkie fabułki, spotkania z, ze strażnikami, z tymi bandytami. Bardzo mi się podoba. No i właśnie to, to też zmieniło trochę ten cały feeling też tej gry. Nie? Wiadomo, że to były krótkie, krótkie sekwencje, nie? pobawiłeś się chwilę i tak naprawdę szedłeś w kolejny korytarz. Nie? No ale w, w tym kontekście to jednak. Yy, Mimo wszystko uważam, że porównanie do Uncharted w Outlaws jest... Okej, okay, można powiedzieć, że są elementy podobne, ale tak. jest kompletnie nietrafione. Borys napisał na Twitterze, że rozumie podobieństwo do Assassina, czyli moją uwagę, że ja uważam, że to jest Assassin, to tak teraz mogę powiedzieć, że rozumiem, że może mu się wydawać, że to jest Uncharted, chociaż ja się nigdy pod takim stwierdzeniem nie podpiszę. Natomiast wracając jeszcze do gry, ja będę... Starał się ją przejść, ale raczej nie na transmisjach, bo nie sądziłem, że Úkąg mnie tak wciągnie. Plus, jest jeszcze Henryczek, plus, mam jeszcze zaległe Final Fantasy, plus, niedługo za parę dni wychodzi Space Marine. Chwała imperatorowi. O, Czekam bardzo na Space Marine. To będzie dobra gra. Tego jestem pewien. Singiel na 10-12 godzin słyszałem. Tak. Ale nie wiem, czy to było pewne źródło w kontekście tego, czy to było oficjalnie powiedziane, czy nie. Gdzieś mi mignała na Twitterze taka informacja, więc to jest raczej szybka sprawa. Chociaż podobno w Autos też fabuła nie jest specjalnie długa. Ja y, powiedziałem w tym materiale, że grałem 30 godzin. Tam prawie, bo to było 28 chyba i pół. Albo 29, coś takiego. Tylko ja robiłem dużo rzeczy dookoła, nie? tam jest masa tej drobnicy, ale ludzie kończyli Outlast tam w 15 godzin nawet, Te? fabułę o, tak. do 20. Nie? To na łeb na szyję chyba gnęli dosyć. No, wiesz co, tego typu gry też są takie, że jakoś niespecjalnie musisz się zbroić do nich. Nie? Tam jest dużo opcji rozwoju postaci, bo masz, nie wiem, kolejne moduły blasterów, ale mam wrażenie też, że, bo nie patrzyłem na strukturę zadań do końca, ale mam wrażenie, że większość tych rzeczy i tak dostajesz z zadania głównych, więc w sumie po drodze wpadają ci z automatu. Nie. No ale obrodziło nam trochę w ty, tych gier. Też mam to auto do skończenia. Ty dopiero jesteś na początku, więc będziesz sobie pewnie grał powolutku. Ja skończę. Może splatynuję. Ludzie stwierdzą, że jestem pieprznięty. Narzekam jak głupi na to i Kurzam się, a i tak w to gram. Nie? Już sam, sam fakt, że tego nie odrzucam jest dla niektórych problemem. No wiesz, bo są ludzie, którzy niestety są głosy takie, że, które twierdzą, że już sam fakt, że w to grasz i nie wyzywasz tej gry, że i że nie mieszasz z błotem, to świadczy o tym, że się nie znasz na grach. <laughs> że sam fakt, że cokolwiek w tej grze ci się może podobać, robić ciebie nie ro Sprawia, że nie przynależy do gatunku ludzkiego wręcz. No to ta gra o. tak nieprawdopodobnie spolaryzowała. To jest, to jest przerażające, że ktoś powie, że coś mu się w tej grze podoba. Ja, ja uważam, to jest gra, tak zresztą chyba mówiłem, że to jest dla mnie 7-7,5 z potencjałem na więcej. Czyli dla mnie to jest dobra ocena. Nie? To, jest, to jest gra, w której widzę jest zdecydowanie więcej zalet niż wad. I y, już takie, taka opinia to jest. Y, Przyczynek do tego, żeby kogoś z wyzywać. Nie, nie, nie konkretnie, ale widziałem wyzwiska w stosunku nie, do No osób, to, co się dzieje w sieci, to jest, jest, masz, to jest przerażające. No. To jest. No popatrz na to. Ja zrobiłem dość krytyczny materiał, by się po prostu zwyczajnie wkurzyłem. I y, nagle się stałem jakąś osobą, która y, z tego grona się wyłamała i jest orędownikiem tego, że grę grilluje, nie? Tak, no, tak, tak no, ja grilluję tak. głównie za mechaniki, nie? No, ale y, jeśli popatrzymy na to taki obraz szerszy. No to, to faktycznie to, co teraz się dzieje z Ubisoftem ogólnie, to to jest masakra. Naprawdę masakra. jest źle. A to pamiętaj, tu jest jeszcze jeden tytuł, przyjdzie za niedługo. No, który, czyli Assassin. Tak, który... Do, ten dopiero budził kontrowersje, nie? Tak, Bo o tym Autos tak. to wszyscy zapomną za chwilę, a, a... tu się szykuje jeszcze przecież Assassin, nie? No, przy Assassinie to będzie jazda. Przy Assassinie to będzie gra... Y, ekstremalnie polaryzująca i fakt, jestem przekonany, że dużo osób już jakiś wyrok na nią zada, nie grając w ogóle z powodów inszych. Fakt, moim zdaniem, już mówiłem, ta decyzja o tym całym jaskę jest, jest niemądra. I, I uważam, że to jest, jest. Chcieli po prostu to jest tak zwane, jak to się mówi virtue signaling, tak? czyli poka Oznaczenie cnoty. Dla niektórych osób takie wprowadzenie takiej, a nie innej postaci jest formą pewnego przekazu. I moim zdaniem to jest niepotrzebne zupełnie w tego rodzaju grze. Natomiast ja nie wiem ogólnie, jaka to będzie gra, jak się w nią będzie grało, bo to może być dobra gra po prostu. To ja ci coś powiem. Jest duża szansa, że to będzie jeden z lepszych asesynów. Naprawdę. Bo ja, jako osoba, która nie ogląda specjalnie trailerów, Asasynowi to akurat się dość przyjrzałem mocniej i uważam, że na przykład cały stealth, te mechaniki, wszystkie skradankowe są na dużo wyższym poziomie niż były wcześniej. Bardziej tęczu, tak? Nie, no może nie przesadzajmy, ale na pewno dodano tam dużo rzeczy, które brzmi, wyglądają ciekawie. Ale dopóki sam nie zagrasz, to nie ocenisz tego, bo to wszystko fajnie wygląda na tych takich, wiesz, filmikach, które są przygotowane. Ta postać, no i porusza się po ścieżce, gdzie wiadomo, wszystko pasuje, jest płynne i tak dalej. Wygląda to bardzo dobrze, co jest też fajną, fajną taką konstatacją w stosunku do Outlaws, bo Outlaws robi ewidentnie krok wstecz w tym. A Shadows z kolei robi ewidentnie krok do przodu, tylko na razie o Shadows wiemy niewiele, bo nikt jeszcze w to nie grał nie? na tej zasadzie. I, I to jest zasadniczy problem, ale yy, ja mam takie wrażenie, że to będzie niezły asasyn, jeżeli chodzi no to o mechaniki. Jak powiesz cokolwiek dobrego, to zostaniesz zgrilowany. Jak, tak. jak W ogóle, Jak Ci się może podobać gra, która innym się nie podoba? To jest skandal. W ogóle jak to jest, że ktoś ma własne zdanie. Na pewno się sprzedał. Na pewno mu zapłacili, że wypowiada się pozytywnie w jakimś aspekcie. To, to, to jest takie podejście no to, jest, to jest to jest rakowisko po prostu. Nie wiem, jak to inaczej określić. To jest. jest podłe, głupie, niemądre. Dziecinne. Tak? To, to, jest, to są spory na poziomie tego. Nie wiem, przedszkolaków, którzy się kłócą, czyj Tata jest silniejszy. A skąd się według Ciebie bierze w ogóle taka niechęć do. No bo obrywa głównie Ubisoft, nie? Raczej wątpię, kiedyś na przykład to był Electronic Arts, ale raczej wątpię, że elektronice oberwą tak mocno, jak teraz oberwał Ubisoft. W przypadku Dragon Age, który też wyjdzie za niedługo. Że raczej to już nie będzie ten poziom hejtu. Skąd się nagle tak naprawdę wzięło to wszystko, co się dzieje? Czy to jest właśnie przez takie akcje, jak, nie wiem, wprowadzenie czarnego protagonisty do gry, która się toczy w feudalnej Japonii? No na pewno trochę to do dołożyło, tak? bo dużo osób odbiera to w taki sposób. Mnie, te, mówię, mnie też się to nie podoba. Moim zdaniem to jest bardzo głupia decyzja. E Natomiast nie wiem, jak wpłynie na samą grę. To tak? jest moim zdaniem głupia decyzja. Nie wiem, pewnie fabularnie, ale nie wiem, bo, nie, bo ostatecznie zagrałem. Ale coś takiego drażni ludzi, bo mają wrażenie, tak sądzę, że w wciskane jest im coś, czego nie chcą. Bo, bo podejrzewam, że gracze nie oczekują. To nie jest coś, co, czego gracze oczekują. Pewnie widzą w swoim otoczeniu dużo, szczególnie w ostatnich latach, Takiego, takiego przekazu ideologicznego i chcieliby, żeby gry były od tego wolne. Ja wcale się temu nie dziwię. Też wolę, żeby gry były wolne od przekazów ideologicznych, żeby były po prostu fajnymi grami. Zresztą widzimy, co się dzieje z grami, które są agitkami ideologicznymi. Niedawno wyszła taka gra Dustborn, która jest, no nie wiem, takim, jakby to powiedzieć, symulatorem antifiarza, tak się wydaje. No Okej, okay, nie, nie, nie słyszałem w ogóle. Nic o, chłopie, to, to, to jest. Obejrzę sobie parę materiałów z tego, to jest. Aż nie chcę mówić, no, ale to jest tragedia. Co się dzieje z Concordem ostatnim? No, który, w sumie Concord to może nawet nie chodzi bardziej o ten przekaz ideologiczny, chodzi o to, że to jest gra, która też wyszła. Gra, której nikt nie chciał. Nie? Zmarnowane 100 milionów dolarów, 8 lat pracy, studia. Czekaj, bo Hel... studio istnieje akurat 6 lat. 8, 8 lat. To... 8 lat, tak twierdzą, że 8 lat pracowało nad tą grą. No to, to studio. Jeszcze wcześniej, to pierwsze pytanie. No, no ale, no ale pieniądze zostali kupieni za ileś tam, za 100 baniek, nie? E... Czy Helldiversów też nie chciano? Bo wydaje Hell mi się, Diversów że. Helldiversów tak. chciano raczej. Sądzę, że chciano, bo Helldiversy pier pierwsi byli bardzo dobrze odebrani. No nie nie to, wiem. No mam takie wrażenie, że jednak mimo wszystko był to, była to duża niespodzianka. Znaczy, sukces Hell Diversów był niespodzianką, natomiast sam sposób prezentacji tej gry, e, ironiczny, te szerzenie demokracji, wiesz, i, i gra o potężnych, w cudzysłowie kosmicznych marinie walczących z robalami, e, była chyba ciekawszym tematem niż gra Concord, która jest po prostu. Można powiedzieć w pewnym sensie reskinem Overwatcha, za który trzeba zapłacić. I jest to gra, której nikt nie potrzebował, nikt nie chciał. I w złym momencie została wprowadzona. Wiesz, jak widziałem informację, że maksymalnie w szczycie na PC, bo nie mamy danych od PlayStation, ale na PC w szczycie grało w nią chyba 670 osób na całym świecie. No, widziałem tę stację. To jest tragedia. To jest absolutna tragedia. I no cóż, jestem przekonany, że, że asasyn sobie poradzi znacznie lepiej, są, bo jednak na Assassina dużo osób czeka i niezależnie od tego, jakie są kontrowersje, zresztą ja miałem, i Ty chyba też tak mówiłeś, a może mi się my, my z czymś plączę, czy to nie jest tak, że Ubisoft specjalnie na te, te kontrowersje trochę podsyca? Że specjalnie żeby było głośnie o tej grach, żeby cały czas ktoś o nich mówił. Nieważne, jak się mówi, ważne, że się mówi. I o, o, o Outlos się mówi bardzo dużo. To jest gra, która teraz przez parę dni był Wukąg yy, i pewnie dalej jest Wukong, ale teraz kurczę, ludzie mówią o Outlos. Jak gdzie nie popatrzysz, recenzja Outlos. Ten się sprzedał, bo wystawił wysoką ocenę. Ten jest spokozią, bo zmieszał z błotem, a ten nie wiadomo jaki, bo trochę. To, temu zapłacili, bo pojechał do Disneylandu. <noise> ten, w ogóle ten, to hasło z Disneylandem to przylgnie na bardzo długo w środowisku. E. Takie mam wrażenie, bo widziałem je już naprawdę wielokrotnie. Kupił I u siebie decenzje. w komentarzach. Mhm. Najśmieszniejsze jest to, że ja pamiętam taką sytuację z pismem Gambler, że kiedyś rzeczywiście... Do, komo, do Mówiłem chyba też o tym, że Command and Conquer, któryś był... Mówiłeś o Tiberian Sun chyba. Tak, chyba. Sir Haszak po, po, pojechał do, do studia tam i testował grę na miejscu i później wystawił chyba taką maksymalną ocenę, na którą, powiedzmy, ta gra niekoniecznie zasługiwała. A, dlaczego? Ale tu... Mój ulubiony Command and Conquer. Tak? Okay. To pewnie. Po latach najbardziej lubię. No to widzisz, to może była dobrze. Ja, ja, ja wtedy, pamiętam, że to wtedy wzbudziło pewne kontrowersje. To był 99. rok, chyba coś takiego. Czy nie dziwię się, ja. że wzbudziło kontrowersje, bo jest to gra dość nietypowa, ale moja ulubiona po latach. Muszę przyznać, okay. że uwielbiam. Wiesz co, zabawne to będzie, co teraz powiem, ale dokładnie chciałem to samo powiedzieć, co powiedziałeś ty, bo już faktycznie kiedyś o tym rozmawialiśmy. Ja mam wrażenie, że to jest naprawdę szeroki plan że to wszystko, co się dzieje wokół Ubisoftu, te Outlawsy, Shadowsy i ten cały kwik w sieci, to oni tylko siedzą i, i zacierają ręce, że tak to się jeszcze, tak głośno to jeszcze o naszych grach nie było. Że w gruncie rzeczy to, co ludzie piszą w tych komentarzach, grillują tych twórców, którzy śmiali, no bo oczywiście to też, tak jak powiedziałeś, wielka zbrodnia, że komuś się gra podoba. Nawet musiałem sam to ostatnio powiedzieć, że w sumie ja nie mam problemu z kimkolwiek, komu się ta gra podoba, to, że mnie się nie podoba, nie oznacza, że komuś innemu nie może się podobać, przecież to jest całkowicie naturalne, że każdy ma inne opinie. Ale przez takie właśnie rzeczy, taki, taki ruch wokół tego, to wszystko sprawia, że ci ludzie, którzy mają największy problem z pewnymi rzeczami, które się z tymi grami dzieją, jak one są reklamowane, co się wokół nich dzieje, to tak naprawdę nic to nie zmienia, tylko oni jeszcze dodają paliwa do tego, że to się lepiej sprzedaje. Po prostu. Dokładnie. To dokładnie, jest działanie, dokładnie. które nie ma żadnego sensu, bo im więcej oni hałasu robią, tym więcej robi się hałasu hmm. wokół gry i więcej ludzi o niej Sądzę, słyszy. Sądzę, że ma to sens dla tych osób, gdyż no tak. wzbudza zainteresowanie odbiorców. Naprawdę. Zresztą popatrz po swoim materiale, jak wielkie wyświetlenia nagle zrobił też, nie? I są, I są osoby, są osoby, i absolutnie nie mówię tego o tobie, ale są osoby, które po prostu żerują wręcz tylko na negatywnych emocjach. Są, są kanały, które nie powiedzą nigdy chyba niczego dobrego, tylko wyszukują rzeczy, które są, nie wiem, wzbudzają albo kontrowersje, albo grillują jakiś temat non-stop, 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 byle tylko wycisnąć takie no, negatywne emocje, by byle się z czegoś tam ponabijać. I my jesteśmy lepsi, bo nam się to nie podoba. Jesteśmy elitą. Jesteśmy znawcami gier. I są kanały, czy też, no tak, które po prostu na tym dobrze wychodzą. Mają dużą oglądalność. I tyle. Znaczy, spodziewałem się trochę, że. To... Przecież nie będę ściemniał, że, że to się jakimś tam echem odbije. Na szczęście niewielkim w sumie, bo też się nie poniosło. Przecież jakoś niesamowicie to, co ja zrobiłem, ale też żeby wszyscy mieli jasność. No, ja się doczepiłem do gry pod tym kątem, z którego mi nie pasuje. Tam nie ma ani słowa o tym, że bohaterka jest brzydka, przecież takie argumenty latały. Pamiętam, jak Ci mówiłem o tym pierwszy raz, to się zdziwiłeś w ogóle, że co? Że, czy to, albo to był ktoś inny, już nie pamiętam To chyba ktoś inny. Nie, bo ja, ja, ja powiem Ci tak, ja na to narzekałem. Tak. Ja, A, okay. bo ogólnie ja na to narzekałem, no, konkretnie, bo mam wrażenie, że w świecie obecnym i w branży growej, i filmowej, ale w growej to mocno widać, panuje kult brzydoty. I przeszkadza mi to. Ja ogólnie lubię, jestem miłośnikiem piękna. Czytam teraz piękny esej filozoficzny. Wspaniałego Roberta Skratona, jednego z moim zdaniem, najwybitniejszych współczesnych, już teraz nie żyjących filozofów brytyjskich. Taka, taka książka, która nazywa się Beauty Piękno. O, o tym, czym piękno jest, czy piękno może być obiektywne, czy jest, czy są takie dziedziny, sztuki i, i tworzące piękno, które działa na wszystkich, niezależnie od tego, czy są jakimiś miłośnikami. Rzeczy obrzydliwych. No, i ja mam wrażenie, że obecnie w grach to widać. Jest, może nie kult brzydoty, to za dużo powiedziane, ale je, są tendencje do tego, żeby bohaterów hmm, trochę oszpecać. Nie wiem czemu, ale coś takiego jest, i, i to nie jestem tego miłośnikiem. Wolę popatrzeć. Zresztą to też chyba widać po tym, że gracze też chyba lubią. Estetyczne, czasami trochę przesadnie estetyczne, ale estetyczne, wyglądające bohaterów i, i bohaterki. I to widać ewidentnie po sukcesie Stellar Blade, gdzie podejrzewam, że dużo osób się tą grą zainteresowało. Nie dlatego, że to jest naprawdę fajna gra. Naprawdę fajna gra, tylko dlatego, że bohaterka i boh ogólnie tam postacie wyglądają tak, a nie inaczej. No, zwłaszcza bohaterka. No, zwłaszcza bohaterka. Tak? No, to ale to jest z kompletem strojów, które odkrywają bardzo dużo na tej tak. zasadzie. Nie? Tak. No też uważam, że bardzo dobra gra, w sumie te walory estetyczne to miały małe znaczenie w kontekście tego, że się tą grą zainteresowałem, tylko raczej system walki. System walki jest fajny, chociaż wolę Wukonga, wolę Wukonga. Gdybym miał wybrać, już mówiłem, gdybym miał wybrać Wukonga, Wolę małpę niż, tej, niż, ta, niż tę piękną dziewoję. No. no, gry są bardzo podobne tak naprawdę do siebie, jeżeli chodzi o ten taki podstawowy, podstawowe podejście. No, potem to się rozjeżdża w tym względzie, że Stellar Blade jest po prostu dużo łatwiejszy niż Łukąg, nie? Tak, ale brak mi Oprócz kary, ostatniego bossa. Się, nie? Ostatni boss w Stellarze. Szczególnie tam jest taka sekwencja, no bo są, są jego dwie postacie. Ja mówię o tej powiedzmy rycerskiej, tyle powiem, jest, że on w pewnym momencie wystrzeliwuje w powietrze takie pociski, które lecą i trzeba je zastrzelić. Jak nie zastrzelić pocisków, to giniesz po prostu. Kaput. Niezależnie ile się energii. I ja podchodziłem do tego ze 20 razy. Po prostu na padzie nie byłem w stanie ogarnąć celowania w te, 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 te pociski. Nie ma żadnego namierzania. Nie byłem w stanie tego zrobić. No, złożyczyłem. Dobre, to już było na moim podejściu, poza transmisją, bo to chyba, no, byłem, byłem bardzo zirytowany. Bardzo zirytowany byłem. Wstyd mi było, gdybym się pokazał w takim stanie przed szanową publicznością. To chyba tak byłem podobnie zirytowany, jak w Sekiro grałem jest taki boss, niebiański smok, który doprowadził mnie do furii w pewnym momencie, bo, bo no, raz, że ja źle grałem, dwa, że źle go zrozumiałem, trzy, że moim zdaniem był zepsuty, bo jest bardzo ładny, ale zepsuty. O. Czyli rozumiem, że byłeś tak poirytowany jak ja nagrywając materiał materiału o Outlaws. Możliwe, tak. tak, tak. <laughs> Natomiast nie zmieniło mojego odbioru gry od takiego, że uważam Celebrate za bardzo brągrę. Bardzo brągrę. Chociaż mówię, Wukong zamiotł. I gdybym miał do wyboru, to w ogóle by się nie zastanawiał, czy Celebrate, czy Wukonga. Wukonga od razu. No ja tak samo, ale powiem ci szczerze, że trochę yy, po w Kontakcie z Wukongiem. Um, opadła mi chęć do kupna wersji PS5. Um, hmm. Po prostu za dużo tego było. Ta mucka już mnie męczyła pod koniec. I niestety yy, przełożę ten zakup na czas nieokreślony, ale kiedyś do tej gry wrócę na Playaku. No ja poczekam na wersję fizyczną na PlayStation. A będzie, będzie. w ogóle? Ponoć. Ponoć będzie, ale czy będzie? No, jak będzie, to na pewno ją wezmę. Tak samo jakbym wziął wersję fizyczną Indiana Jonesa, gdyby się miała pojawić, to to bardzo bym chciał. Bo w przyszłym roku Indiana Jones wychodzi na PlayStation 5, więc. Chociaż ja oczywiście będę 9 grudnia czekał, jak tylko pojawi się możliwość, a może będzie jakaś wcześniejsza możliwość, kurczę. Och, Indiana. Indiana Jones. To dwie gry w, te, w tym roku czekam bardzo, bardzo, czyli Space Marine i Indiana Jones. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Tylko tyle? Jedną z nich. Proszę? Tylko tyle. Nie no, czekam na więcej, ale na te dwie szczególnie, na te dwie szczególnie. Kurczę, już sam, sam wrzesień jest przypomniany, bo tak, jest Astrobot. Ja kocham platformówki. Uwielbiam no Astrobota, bardzo, bardzo czekam. Obstawiam, że będzie wspaniały. Później mamy Zeldę. Ty raczej zeldowy nie jesteś, ale ja no. jestem już, ja jestem bardzo zeldowy, więc czekam na Zeldę mamy później Diablo w październiku. Kurczę, muszę zagrać w Diablo. Jak ja nie zagrał w Diablo, mimo że nie pracowałem nad tą wersją, no to kurczę, w Diablu zagrać muszę. Mamy Stalkera. Ty masz, ty masz i Stalkera, i Asasyna, nie? W listopadzie. No i Indiana jest kurczę. I pewnie coś jeszcze się pojawić są, są, jak patrzyłem na te zapowiedzi Gamescom OWE, przy okazji zachęcam, jeśli pozwolę sobie zachęcić do oglądania ostatniego grysława, gdzie o Gamescomie mówimy z Andrzejem dużo. Tam wychodzi tyle ciekawych gier. Więc niestety problemem dla mnie, że zrobię taką małą dygresję gamescomową, jest fakt, że było tego za dużo. Przebić się przez kilkaset tytułów, obejrzeć kilkaset, no, może nie kilkaset, no, ponad 100, ponad sto zwiastunów. Człowiek się gubił. Po, po pewnym czasie gry zaczynały wyglądać bardzo, bardzo podobnie. Ale jest jedna gra od tego studia która zrobi, hiszpańskiego, które zrobiło Blasphemous. Kojarzysz? Mhm. Robią coś a komandosi czy Desperados w klasztorze w hiszpańskim w XVIII wieku. W takim przytułku dla obłąkanych. Nazywa się to Stone of Madness wygląda... Okay. i wygląda. Okej i to izometria? Izometria. Nie wiem, czy to sobie zdajesz sprawę, ale Komandos powstało w Hiszpanii. Tak, Pyro Studios oczywiście. Tak, tak. Nie no, Panie, proszę pana. proszę pana. Są pewne rzeczy, które później zrobili dwójeczkę i pretorianów, tak? Pretoriani to też oni zrobili. Rysław, nie, nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. No. Nie no, ale takie rzeczy jak, że to Pyro Studios i czy to Hiszpania... Hiszpanie. Nie, w Hiszpanii jest bardzo mocny, mocna branża twórców gier, jeszcze od, od lat 80. Tam w latach 80. powstawało bardzo dużo gier osią na ZX Spectrum. Nie wiem, czy wiecie, ale ZX Spectrum. To Hiszpania była chyba jego drugim takim największym rynkiem, bo pierwszy to Wielka Brytania, oczywiście Europa Zachodnia, Niemcy, Francja też, ale Hiszpania szczególnie, bo tam sprzedano licencję na produkcję ZX Spectrumów i tam to był najbardziej popularny komputer bitowy w Hiszpanii. więc Bardzo, bardzo dużo gier hiszpańskich powstawało. Do tej pory są gry wydawane przez pasjonatów ZX Spectrum z Hiszpanii, którzy tam coś robią. No, Ja głównie myślę w tym kontekście, jeżeli ktoś mnie zapytał o hiszpańską grę, to jednak Commandos. E, zawsze e, to było duże wydarzenie dla mnie, ta gra, jak wyszła. Bardzo. No, duże. Mercury Steam, taka firma, która zrobiła Lords of Shadows, Castlevania. okej. Okay. No Oni... ta, a no, 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 no ja. wspaniała no, okay. gra. Okay. Ho, ho, pierwsza część jest wspaniała. Mercury wspaniała bo, to jest, bo to jest Castlevania God of War w zasadzie. To Super. prawda. Mówiłeś o tym, że kupisz Indiana Jonesa, ale na Playjaka jak wyjdzie. Tak. No, na, na Xboxie zagram w game Passie. Mhm. No a, właśnie. A kupię, a, to już mówiłem. Moim zdaniem Microsoft robi dziwne, dziwne ruchy, bo zasila swoją konkurencję, oddając za darmo. No za darmo, oczywiście tu z dużym przybliżeniu, bo płacimy abonament, no ale za ułamek kosztów oddając gry, które robi sam. Może im się to spina, może po prostu mają niewyczerpane źródło pieniędzy. Myślę, że to drugie, że z tym spinaniem to gorzej, ale też nie mam żadnych danych, więc to też takie, wiesz, gadanie. Nie? To tak jak z tym silnikiem do Outlaws. Nie? Coś ci się wydaje, ale czy to prawda jest, to, to nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Zostajmy trochę przy tym temacie, bo mnie to bardzo interesuje, czy Ty byś kupił Indiana Jonesa, hmm, wiedząc, że będzie w Game Passie tego 9 grudnia, ale kupił ją na Xboxa, choćby właśnie dlatego, że na przykład mieć pudełko, żeby docenić twórców tak gdyby tak była wersja fizyczna, to bym kupił. Kupiłbyś, tak. tak? Tak, ale nie będzie chyba wersji fizycznej. Ale forma ale cyfrowa raczej kupił, nie? Tak. nie? Znaczy cyfrowa jest wygodna. Ja, ja lubię wersję cyfrową, bo to jest wygoda, nie da się ukryć. Natomiast lubię. Posiadać. <laughs> lubię posiadać. I to jest, nie wiem, może to jest jakaś skaza moja po owska kiedy nic nie miałem. Znaczy byliśmy biedni po prostu. Wszyscy byli w zasadzie biedni, ale no, wtedy posiadanie czegokolwiek to, był, to było coś. I ja wtedy już miałem swoje pierwsze takie zapędy ku zbieractwu. Nie? Starałem się zbierać znaczki najpierw, później były takie wklejki do takich specjalnych zeszytów. Można było w kioskach ruchu kupić naklejki, na przykład, nie wiem, Polska na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, albo Motyle, albo żeglówki, albo sprzęty z II wojny światowej i się tworzyło takie albumy. I też nie, zbierałem komiksy, do tej pory w zasadzie komiksy zbieram. Miałem takie napady zbieractwa, bo chciałem. Coś posiadać. I ja lubię mieć wersję fizyczne chociażby dlatego, że to mogę kiedyś się odstąpić, mogę kiedyś się sprzedać. Mogę, jak biorę pudełko, to mam takie połączenie fizyczno-mentalne, na przykład z momentem, kiedy tu kupowałem, wspomnienie jakieś się pojawia. Z wersją cyfrową raczej czegoś takiego nie ma, A naprawdę z wieloma pudełkami, na przykład. Patrzę na swoje gry, stare gry na PlayStation 2 i kurczę. Pamiętam, kiedy to kupiłem, pamiętam, to zamówiłem to pudełko. O, wyciągam płytę. Może to jest śmieszne, może to jest jakieś, nie wiem, coś dziwnego, ale mam coś takiego i, i wersja fizyczna jest dla mnie. Nawet jeśli z niej nie korzystam, bo ma, stoi tylko na półce i bo wygodniej jest korzystać z cyfrowej. Bo jest wygodniej korzystać z cyfrowej, to przynajmniej mam tę satysfakcję, że raczej jeśli nikt mnie nie ograbi. Odpukać, to będę tą wersję mieć i mogę ją sprzedać też. Mogę kogoś obdarować tą wersją. Cyfrową, nie, cyfrową akurat mogę dla kogoś kupić, tak? ale nie mogę już jej po, po zakupieniu odstąpić dalej. Dobra. Pokręćmy się wokół tego tematu, bo mnie to ciekawi. To dlaczego nie kupisz pudełka później, kiedy będzie tańsze? Gdyby było, oczywiście, nie? Mhm. Ym... Ale często kupuję pudełka później. Okej. Okay. Bo przyjąłem takie założenie, że kupiłbyś na premierę za te 349 zł. Nie wiem, ile byłaby, jak, jak duża byłaby cena detaliczna, ale powiedzmy, że taka jak cyfrowa, no to pod trzystówki, pod że właśnie kupujesz ją dopiero po jakimś czasie, a nie po premierze. Dlaczego cię o to pytam? Bo powiedz mi, jak to jest, że Outlaws cały czas się wytyka cenę, biorąc pod uwagę, że jest faktycznie w abonamencie. Ubisoftowym za, nie wiem, 70-75 zł poza Playakiem, bo tylko na dwóch platformach, ale jest. A na przykład takiemu Microsoftowi, takiemu Indianie Jonesie się tego nie wypomina, mimo że też jest w abonamencie. Trochę tańszym chyba, nie? Nie, teraz już kosztuje 70, bo właśnie 4 złote. Ten pełen, ten pełen abonament oczywiście, bo mamy też te dwa, dwa poziomy niższe, które tam są niższe. No, jak, to, jak to prairie. jest, że cały czas czytasz te gra za 400, co jest też bzdorą, bo kosztuje wersja cyfrowana plejaków, Sprawdziłem to przed chwilą 349. Mhm. Jak, jak to jest, że ludzie jak, wytykają tę cenę? Bo, jak ktoś chce komuś przywalić, to zawsze się znajdzie. <grym> kij. Zawsze Dokładnie. się kij znajdzie. Naprawdę. To jest. Do, dotyczy to każdego elementu rzeczywistości i każdego elementu naszego życia. Jeśli ktoś chce się do czegoś przyczepić, jeśli ma taki nastrój, że chce coś komuś wytknąć, to zawsze można coś komuś wytknąć. Nawet jeśli to nie do końca jest prawda, jeśli to jest tylko naciągnięta prawda, no to... Ale cóż. Ja wychodzę z założenia, że lepiej podchodzić do życia bardziej optymistycznie niż być zgryźliwym tetrykiem i zawsze staram się raczej patrzeć na te jasne strony niż na te negatywne. No chyba, że coś mnie strasznie rozdrażni, co zdarza się, ale z czasem coraz mniej. Piękne. Ale niestety trzeba powiedzieć, yy, że z mechaniki to ma zwalone. I tyle. Nie <laughs> no, po, 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 mówiliśmy o tym, że ty, niech gwizd będzie z tobą. Po co tak. ci moc, Jedi, skoro masz gwizdanie? Obi-Wan mówi do Luka: Pamiętaj, Luke, niech gwizd będzie z tobą. czym gwizdze, a Luke odpala rakiety, pf, padają, rozwala gwiazdy śmierci tutaj od razu takie, taka wrzutka ode mnie, bo to już będzie trzeci materiał z Outlaws, który poleci, czy promowany jako Outlaws, który poleci, bo bardzo mi się spodobała propozycja Rysława. On podrzucił tytuł, niech gwist będzie z tobą. Więcej już się materiałów na tym kanale o Outlaws nie pojawi, gwarantuję wam, już mam dość. Niemniej na pewno ten tytuł wykorzystam, przygotowując go. Trażni mnie to, powiem Ci szczerze. Ja wiem, że tak gra ma swoje wady, yy, bo powiedziałem o tym, tak? Zrobiłem o tym w sumie już dwa materiały. Yy, trażni mnie to, irytuje mnie to. Nawet nie, nie mówiłem tego żarciku wcześniej, ale chodziło mi po głowie. Zrobię nowy ranking asasynów w tym roku swoich Aha. ja wrzucę Outlaws do tego rankingu. O! <laughs> Naprawdę. Bardzo mnie yy... ciekawi, Twój ranking asasynów. No, Bardzo zrobiłem kiedyś. Yy... Już chwilę temu. Był kontrowersyjny, bo najgorszą grą dla mnie jest Odyseja i ludzie się nie, wiele ludzi się nie potrafi z tym zgodzić, bo uważają, Odysaja, że... Odyseja, czyli zrzynka z Wiedźmina, która nie jest tak dobra jak Wiedźmin. Tak. To też jest zabawne, że nie jest tak dobra, bo Wiedźminowi, akurat trójce, to można dużo rzeczy zarzucić, można. tylko jest ta zbroja taka nie wokół tej... Ma, ma zbroję, że większość kijów, jak ktoś wali tym kijem, to się, to się te, te kije łamią, albo nie no, jak? O, wiedźminie się. Nie no nie, nasza świętość. Nie można źle mówić o wiedźminie. No i to jest bardzo dobre gra. Ale też można by znaleźć całą e, kiść kijów, którymi można by wiedźmina okładać. No nie no, tam dużo rzeczy jest złych, ale ja. Dokładnie, mam też taki stosunek. No. Mi się gra po prostu podoba. No. no, po prostu. Jesteś w stanie więcej wybaczyć. Ogólnie, jesteś, jeśli coś Ci się spodobało na samym początku, to jesteś w stanie z, i podchodzisz do tego z pozytywnym wymiarem nastawieniem, to jesteś w stanie zdecydowanie więcej wybaczyć, wydaje mi się. Jeśli podchodzisz z nastawieniem takim a, będzie kiepsko, to łatwiej znajdziesz dziury i problemy i, i łatwiej się będzie czegoś przyczepić. I to też chyba jest takie dosyć naturalne podejście. A jak masz nastawienie no, totalnie neutralne, tak jak w przypadku auto, to w którą stronę to pójdzie, to zależy od tego, chyba co z... zobaczysz, tak? Zależy od tego, co zobaczysz, zależy też od tego, jaki masz dzień, i zależy może od tego, jak ostatecznie podejdzie ci na przykład, nie wiem, konstrukcja świata, misje i tak dalej. Może coś cię chwyci za serce. Podejrzewam, że w Kingdom Come coś cię chwyciło za serce i od, od, od razu i przemykasz oczy na, na błędy, które też ta gra ma, nie? Natomiast nie wiem, ja ogólnie wychodzę z założenia, że lepiej pozytywnie podchodzić do świata. Oczywiście teraz się pewnie pojawią głosy, o, to wtedy nie można ci ufać, jeśli chodzi o recenzję. Ja od razu mówię, zawsze na moich transmisjach, że bierzcie moje opinie z dystansem, bo ja ogólnie jestem raczej pozytywnie na Więcej rzeczy mi się podoba, niż mi się nie podoba. Chyba, że mowa o Firewatch, który jest najgorszą grą, <grych> którą będę grillować No stop i zobowiązałem się, że jak kiedyś, kiedyś, jak będę mieć lat 60, będę mieć 100 tysięcy subskrypcji, to, to przejdę i powiem, w, w, wyleję wszystkie swoje żale na tę grę. Żart, żart to będzie, jeżeli Ci się to wtedy spodoba. <grym> no możliwe, wiesz, to już taki, ja już po przejściu tej gry nabrałem do niej takiej niechęci, że ona po prostu potęgowała się, ta niechęć i... Ja mam wrażenie, że czasami przeginam z tym czepiactwem. bo to no, ale jak już podtrzymuję właśnie ten e, motyw tego, że to jest dla mnie zła gra, no to muszę, muszę iść. Muszę być w tej roli cały czas. Wracając jeszcze na chwilę do Outlos, obiecuję, że to już ostatni raz. E, I pogadamy o tym, co już sam widziałeś i mo możesz to ocenić świat. E, a właściwie światy, no bo masz różne planety. Powiem ci, że ja jestem. No dobra, ujmę to inaczej. Uważam, że Ubisoft robi najlepsze, albo jest jednym z najlepszych kreatorów światów wirtualnych w grach. Mówię o wyglądzie, bo tworzy światy piękne, dobrze odzorowane, puste, wypełnione gównianą treścią. Zdarzało się w przeszłości wielokrotnie. Trochę też jest tak w Outlaws, bo są jakieś takie skarby powrzucane z dupy byle gdzie otwierasz skrzynię, skarb zaliczony. Jakbym grał w dawną grę Ubisoftu, trochę się to w walhali zmieniło, ale mimo wszystko światy tworzy. Uważam bardzo dobre, ciężko się przyczepić, ma wysoką skuteczność, bo robi dużo tych gier. Mimo wszystko. To nie jest Rockstar, który wydaje jedną grę na 6, raz na 6-8 lat w tym momencie. Ale Autos mi się nie podoba pod tym względem. Kompletnie nie kumam e, tego zjaranka grafom, wizualiami. Naprawdę Ci wizualiami ja. nie podobają? Podobało okay. mi się tylko Tatooine, ale znowu Tatooine, Tatooine bo chyba się mówi Tatooine, e, jest e, z kolei pustynią, no. no to też nie ma zbyt fajnych jakichś landschaftów. Ta pierwsza planeta to szarem, e, hmm. słabiutka, Kijimi, no ale to jest miasto, cały czas się czuję, jakbym grał w Skyrima, w ogóle takie skojarzenie. Podobało mi, podobało mi się to pierwsze miasto. Może było trochę odrobinę za jasno, by to lepiej wyglądało, gdyby było bardziej, wiesz. Gdyby było trochę ciemniej i te światła by robiły lepszą robotę, ale najbardziej mi się podobało to pierwsze miasto. To jest niesamowite Więc ciekawe. Powiedziałeś właśnie wcześniej, tam godzinę półtorej godziny temu o tym, że. Nie, dobra, trochę później, bo dużo o DungeonComie dzisiaj gadaliśmy. Powiedziałeś, że podobały ci się te, właśnie, wizualia jako. Wizualia, tak. tak że możesz sobie popatrzeć, jak to ładnie wszystko wygląda. No nie. Kurde, no nie. Uważam, że to jest jeden z takich przykładów, że te światy są gorsze, jeżeli chodzi o Ubisoft. Zaciekawe, no. bo moim zdaniem. Nie, no jak patrzę na przykład na, na stare asasyny, a to, no to jest. Raz, że jakość techniczna grafiki jest znacznie wyższa, bo ładne jest oświetlenie. Ciekawa architektura, bo ładne krajobrazy. Nie. Pod względem graficznym nie mam się czego czepić. Za wyjątkiem wygląda od dół postaci, na które przestaje po pewnym czasie zwracać uwagę. Ale. Nie, nie, naprawdę. Tutaj jestem, jestem zdziwiony. Naprawdę podoba mi się to, jak wygląda ten świat przedstawiony. Nie podoba mi się, to zresztą to też mówiliśmy, może nie podoba to też złe słowo, ale skala, tak? że ta skala, że niby mamy pięć planet, ale tak naprawdę, jak sobie byśmy naszą skalę świata rzeczywistego daj, no to jest nie wiem, no ogródki działkowe za miastem mniej więcej, wielkościowe. Tak to wygląda. Ale to jest Kwestia ogólnie, skala to jest coś, o czym kiedyś będę chciał zrobić materiał. Jak przygotować grę, która wydaje się duża, znaczy która niby zawiera cały świat, a tak naprawdę. Yy, nie da się takiej gry zrobić. No, nie da się no, chyba, że mówimy o takim tytułach jak No Man's Sky, że tam teoretycznie są planety dowolnej wielkości, i, i możesz poświęcić tam. Nie wiem, ileś miesięcy na obejście planety. To może, może, może tak jest. Nie wiem, jak teraz to wygląda. Ale ogólnie, jak robisz światy w grach, to musisz je przeskalować odpowiednio, żeby jednocześnie dało się w nich poruszać, przejść z jednego końca na drugi, przejechać z jednego końca na drugi, ale żeby nie robił wrażenie ten świat tego, że jest klitką. I to jest. To nie jest łatwa rzecz ogólnie. To nie jest łatwa rzecz. Wydaje mi się, że Wiedźminowi to się bardzo ładnie udaje. Wiedźminie świat jest taki du duży, ale jednocześnie no tak możesz przejechać w Walen z jednego końca na drugi szybko. Nie? 13 minut chyba. W sensie 13 minut. No, 13 minut to tyle, ile ja idę do centrum mojego miasta. No, ale w, w Ubisoftie, w, w Outlaws to już nawet oni sami powiedzieli, 4-5 minut, przejedziesz tym spiderem. Hmm więc tutaj kwestia skali jest troszkę jest zbyt skondensowane to chyba ja nie miałem takiego wrażenia, że byłem w zamknięty w mojej przestrzeni powiem Ci, bo przyszło mi to do głowy w trakcie tego, co mówiłeś że być może trochę bardziej negatywny stosunek do tego świata czy znaczy budowy świata mam dlatego bo wszędzie powtykali te takie pomarańczowe rampy po których możesz A, to są tak. dla Ciebie sygnały, że możesz się tam rozpędzić na dopalaczu, na tym Spiderze i skoczyć i strasznie mi to irytuje. Tak jak wskazówki na, na żółto, że tędy możesz skakać. Ale nie je możesz jest... wyłączyć. Tak, a tych ramp tak. nie możesz wyłączyć. Ja tego nie wiem, bo nie wyłączyłem tych żółtych. Być może zmienia się kolor rampy na ziemię nie? na tej zasadzie, ale jakoś nie wydaje mi się. Mi ogólnie w tego typu grach. Znaczy już się nauczyłem z tym żyć, bo, bo praktycznie w każdej grze to występuje, że masz. Yy, idealnie rozmieszczone elementy otoczenia, które pomagają ci przejść dalej. Tak? Że mapa świata gry została tak stworzona, że nie wygląda na naturalną, tylko wygląda na, na to, że to, że tam ktoś po prostu nad tym pracował i a tutaj, żeby przeskoczyć to, tam będzie, potrzeba, będzie trzeba zwęzić przejście, albo zrobić jakieś akurat głazy, które mogę się przyczepić. To samo jest w tym Fallen Order. Tam to chyba jest, jest jeszcze bardziej. I chciałbym grę, w której my sami możemy stworzyć sobie taką ścieżkę. Na przykład odłupać kawałek skały, żeby można się było tam chwycić. Żeby nie było tak, że gra nam pokazuje idź tędy, tędy, bo to jest jedyna droga, którą możesz przejść. Chciałbym, nie wiem na ile to jest możliwe do zrealizowania, sądzę, że jest możliwe. Bo na przykład jest to dobrze przygotowane w Choć w uproszczony sposób, w takiej Zeldzie, Breath of the Wild. tam się, Jak tam wspinasz się, teoretycznie wszędzie możesz się wspiąć, ale. No w, w asasenach używa... ostatnich też. Też? Tak. Okay. Bardzo. Um, w Mirażu tak nie jest, ale w tych trzech poprzednich, w Walhalli, Odyssey i w Origins. Po prostu wspinasz się po gołej ścianie, to praktycznie. No. Można to tak powiedzieć. No bo w Outlost tak nie jest, nie? Tutaj musisz mieć. Nie, Ale Outlost ma tu właśnie taki trochę unchartedowy styl robienia e, tych fragmentów, do których możesz się tak. e, przyczepić. To prawda. I e, nie wygląda to naturalnie. Ale kolory. No to nie wygląda naturalnie. Ale to w każdej grze niestety. prawie każdej grze to wygląda w sposób nienaturalny, że po pewnym czasie, a dobra, to tutaj musi być. E, Możliwość skoczenia. Tak samo jest w tych nowych Tomb Raiderach, znaczy w starych też, tym bardziej, w Tomb Raiderach. Nie? To są tak naprawdę bardzo rozbudowane sekwencje platformowe, poukrywane przed niby naturalnie, pod niby naturalnie wyglądającym terenem. O. Ale tak naprawdę to są platformówki. Zawsze mnie bawiło w starych Assassinach, jak jeszcze dużo asasynów się rozgrywało w miastach, że na przykład w dwójce, czy tam w Brotherhoodzie w Rzymie, z budynków wystają takie druty, belki, tylko po to, żebyś mógł potem biegać. Nie? No wiadomo, że, że tak nie było, nie? ale nie wygląda to aż tak źle. Inna sprawa, że nie są pomalowane na żółto, bo w asesynach wprowadzono taki. Mm, taka identyfikacja wizualna była zawsze taka, że jak na przykład na pudle była jakaś biała szmata, to tam można było rozpocząć ten swobodny bieg, ale gra już potem cię nie kierowała. Nie? To sam musiałeś czytać. Co masz zrobić, żeby było ok, nie? żeby to, ten bieg trwał, żeby wyglądał naturalnie, i tak dalej. No, a Wydaje mi się, nie... że po raz pierwszy takie wskazówki bardzo wyraźne pojawiły się w tym odnowionym pierwszym Tomb Raiderze. Tam na biało były miejsca pomalowane farbą, gdzie możesz skoczyć. I... A który to był i... rok? 2014? 13? Czekaj, 9-6 to był pierwszy. Nie, mówię o tym odnowionym Tomb Raiderze już. O tym no odnowionym. właśnie dlatego próbuję to w latach skojarzyć, bo mówisz Możemy 2000... Sprawdzić, może Mamy moc internetu w naszych rękach. Zaraz zobaczymy. I tam faktycznie były pobryzgane te wszystkie tak, elementy? Tak, okay. tak, tak. Próbuję sobie no więc... przypomnieć, gdzie zaczęto stosować ten... 2013 rok. 2013, okay. I to jak się ten, Jak się ta gra nazywała? Remastered? Nie, Tomb Raider po prostu. Po prostu, no, okej, okay, dobra. Po prostu. Kurde, nie, nie pamiętam, czy mam. Jestem jest mam ten, gdzie przy, przy wybrzeżu w tej japońskiej wyspie. Ach, dobra, jesteś. Co ja gadam? Ja cały czas myślę o remasterze jedynki, a nie, nie, ty nie, mówisz ja o rebucie to... po prostu. Tak, tak. Okej, okay, no, no to tak. No tak, gra, tam było, tak. Ja myślę, że wcześniej to wprowadzono. Myślisz, no tak jakby tam to na pewno kojarzę, tam to na pewno kojarzę. Że, że zwróciło to moją uwagę. Może w innych tytułach wcześniejszych było tak subtelnie zrobione, że nie wpadło mi w oko po prostu. Ale w tym Raiderze to było bardzo, bardzo wyraźne po prostu. No, w asasynach właśnie było dość subtelnie to zrobione, bo po prostu nie wiem, bazgrali ci farbą wszystkiego, tylko dawali ci ten punkt startowy, żebyś na przykład mógł się przebiec. nie Mówię o dwójce głównie tutaj. To tak, ale jak to potem wyglądało w innych grach, to szczerze mówiąc, nie wiem. A drażni, to, to jest drażniące, że yy, nie wiem, idziesz po lokacji. I nagle widzisz ścianę, a tu taka wiesz, farba wylana, tak. i, i dobra, to wiadomo. Żu, idź tędy, idź tędy. Jesteś, graczu, za głupi. Nie dasz sobie rady, masz iść tędy. No, lubię, kiedy można to wyłączyć. Jak zmieniałem poziom trudności badając ten gwizd w Outlaws, to znalazłem właśnie y, opcję wyłączenia tego. Y, możliwe, tak jak y, mówiliśmy wcześniej, że te rampy do skoków na Spiderze też wtedy zmieniają kolor, ale nie wydaje mi się akurat, żeby te rampy zmieniały. One muszą być widoczne z daleka, bo musisz odpowiednio przy dużej prędkości przeczytać, że tam się doskoczyć. Tak mi się wydaje. Natomiast farba znika na 100%, bo jest taka opcja po prostu. Tyle. Ukryj farbę. Ukryj farbę dokładnie, żebyś. Nawet tak nie wiem, czy nie jest napisane, żebyś miał większą imersję. No musiałbym grę odpalić konsolę o w innym pokoju, więc, e, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. No. Coś jeszcze dodamy do tego wszystkiego, czy... E... Nie, chyba chyba nie, chyba powoli będziemy kończyć, dzisiaj było też bez planu, proszę Państwa, i dwie godziny minęły. Szast prast i po wszystkim. Rysław mi wczoraj powiedział, że y, jego y, doświadczenie z Outlaw, wspominając to, co grał na jakimś tam pokaże kiedyś tam dawno temu, nie wiem, to w sumie nie było tak dawno. Nie, to, to był lipiec. To był ten pokaz, że przez sieć grałem. Od razu, bo ja też oberwałem, ja też oberwałem rykoszatę, nie wiem, że, że, ja, że mnie kupili, bo byłem w Dis Disneylandzie. Tak, ja byłem w Disneylandzie w 2019 roku. Sam pojechałem na, na blisko, i wtedy poszedłem też do Disneylandu. Niestety nie mamy takich zasięgów, żeby pojechać sobie, być zaproszonym przez Jubi na wycieczkę ale pewnie bym pojechał, gdyby mnie gdybym dostał ofertę. Ej, czy chcesz pojechać do, do Stanów, obejrzeć Nowe Gwiezdne Wojny i, i nie, posieje sobie tam parę dni? Zakładam, żebym pojechał. I nie, nie wpłynęłoby to na mój odbiór gry. Powiedziałbym to samo, co, co mówię teraz. Tak jak nie sądzę, że. Gdybyś ty pojechał, to byś nagle mówił: Och Boże, wydaje mi się, że ten Outlaw to jest najlepsza gra, jaką widziałem ostatnimi laty. Prawda? Wiadomo. Nie, powiedziałbym mamy, dokładnie to samo, co powiedziałem. Dokładnie. Mamy już swoje lata, swoje doświadczenia i nie, nie, takich rzeczy się nie rzuca dla krótkotrwałych gratyfikacji. Po prostu. Są, to jest tak, jak być Henryczkiem. I mieć swój honor i nie, nie, nie brać nie bobrać się jako hiena cmentarna. Kingdom Come. No w ogóle takie czasy wyjazdów to się już skończyły, ale to inna sprawa. Dobra, skończę tą myśl, bo Rysaf mi powiedział, że jego doświadczenie z Outlaws to jest ukończenie tego Unchartedowego prologu. W Początku, no, tak. Więc no nie, nie było o czym gadać. A tu się jednak okazało, że utkaliśmy. Jak zwykle dwie godziny. Mamy stuprocentową skuteczność, bo tylko raz się zdarzyło, że podcast nie trwał dwóch godzin, i to był pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek nie ma dwóch godzin? Myślę, tak. że. Okay. Godzinę chyba 40 A tak to powyżej dwóch godzin, każdy kolejny. Niektóre więcej, niektóre mniej, i tak dalej. No, ale z racji tego, że ja dzisiaj muszę załatwić sprawę w zupełnie innym mieście, tak się złożyło. Więc faktycznie zakończmy. No ja jeszcze. też mam dzisiaj jeszcze sporo do zrobienia, więc nagrywamy jest godzina teraz 10.40, kiedy powoli mhm. będziemy. Kończyć. Zapomniałem powiedzieć, bo mm, wy będziecie oglądać ten podcast w czwartek z racji tego, że dzisiaj muszę wyjechać, a nagrywamy go w środę. Dzisiaj jest 22 rocznica pierwszej mafii. I zapomniałem o. powiedzieć, bardzo lubię tę grę. I zapomniałem ci powiedzieć Rysał, bo nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, lekko o mafii. Mówię o nowej odsłonie. Pamiętasz jaki był angielski tytuł? Ten, te, tej nowej wersji? Mm -hmm. The Old Country, tak. The Old Country, tak. Wiesz, jak tak. przetłumaczono to po polsku? Dawne strony. Co? Naprawdę. Tak jest na. Dawne strony? Tak jest na pewno. <laughs> o, no, no, to ktoś, ktoś kreatywny. No to na pewno nie powiesz. Że to robił jakiś Google Translate. Nie, tak? Muszę ci powiedzieć, że chciałem to wrzucić. A to była jedna z rzeczy, jak zwykle zapomniałem w trakcie naszej dyskusji ostatniej. Bo to zauważyłem na plejaku. Dawne strony. Dodałem sobie tytuł to do uścusty. Może Chodzi o zeszyt, przeglądasz, o, zeszyt, wspomniałem dawne. O, to dawne strony są. O, już mają sobie radka. Miałem ci to powiedzieć wtedy, ale zapomniałem sobie o tym. A z racji tego, że dzisiaj jest faktycznie rocznica pierwszej mafii, 22. rocznica premiery, to przypomniałem sobie o tych dawnych stronach i dobrze, że, że to wrzuciłem. Przynajmniej się. jest to, że rzeczywiście mówi się stary kraj i emigranci w Stanach Zjednoczonych mówili o starym kraju jako o swojej ojczyźnie, a nie o jakichś dawn dawnych stronach. Więc to, to wystarczyłoby po prostu przetłumaczyć. Stary kraj, dawne strony. Czekaj, jeszcze dla pewności, sprawdzę, czy tego nie zmienię. Nie, zmieniłem. bo wiem, ja nagle się okaże, że nie, może dawne stronnice. <noise> Dawna okolice. Dawne strony dalej jest. Wiesz co, sprawdzam takie rzeczy, bo łatwo się jest wyłożyć na pewnych kwestiach. A propos tego filmiku o który zrobiłem, ludzie pytali mnie później o ten poziom trudności. Nie? Ja mówię, że to zrobiłem od razu, bo, myśl, bo myślałem że poziom trudności może wpłynąć na zmianę tego gwizdu. Ale de facto, gdybym tego nie zrobił, a po puszczeniu takiego materiału yy, no... <grystanie> Okazałoby się, że jednak poziom trudności yy, ma Działa. wpływ. To wiesz, jaki byłby kibel? No. no. Mam nagrany nawet film yy, z wyborem poziomu trudności i sprawdzaniem tego gwizdu. Na wszystko jestem przygotowany. Gwist będzie z wami, drodzy widzowie. Dokładnie. Bardzo wam dziękuję w swoim imieniu, że wysłuchaliście nas jak zwykle do końca, że zobaczyliście ten materiał i dziękuję tobie, Rysław. Dziękuję ci ufale. Dziękuję wszystkim widzom za komentarze. Niezliczone, znaczy zliczone, ale jest bardzo dużo po prostu. Pod każdym odcinkiem ponad chyba 100, pod 200 komentarzy podchodzi, więc bardzo, bardzo dziękuję w swoim i ufała imieniu i prosimy o jeszcze i o więcej. I możecie nas wspierać na Patronite. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Papa. Pa, pa. Pa.